Komendancie, ludzie Błyskawicy ze wschodu są w tym domu. Pośpieszmy się. Tak. Wsiadać. Czy to nie siostry Feng i Dang? Tak. Czemu tam jest pastor Kiao? Co tu się dzieje? Zawracamy. Tak. Mamo, już jesteś w domu? Jesteś. Słuchaj dalej. Mhm. Jin-Jin, wszystko gra? Właśnie widziałam, jak Feng zabrała policję. Że co? Feng aresztowana? O co chodzi? Co się dzieje? Podobno przyjmowała ludzi Błyskawicy ze wschodu, a pastor się dowiedział. Sprowadził policję, by ich aresztowała. Ci z Błyskawicy ze wschodu wyszli wcześniej, podobno. Ale Feng została aresztowana. Nie myślałam, że pastor mógłby zrobić coś takiego. Mimo wszystko, tamci przecież też wierzą w Boga. Napuścili policję na wierzących. Czy to nie jest jak zdrada? Zupełnie jak Judasz. Na pewno spotka go kara. Moim zdaniem zrobi wszystko, żeby zdławić Błyskawicę ze wschodu. Tak. Nie rozumiem jednego. Oni świadczą tylko, że Jezus wrócił na ziemię i dokonuje dzieła osądzania w dniach ostatecznych. Czemu pastor takich nienawidzi? Współpracuje z rządem KPH przy aresztowaniach. Według mnie coś tu nie gra. W ostatnich latach wiele dobrych owieczek ukradła nam Błyskawica ze wschodu. Musimy się jej stanowczo przeciwstawić, by chronić stado wiernych. Kościół wydrukował więcej materiałów przeciwko niej. Proszę, przeczytajcie je wszyscy uważnie. Ja już czytałam to oskarżenie w ulotkach. Nie mają poparcia w faktach, są bezpodstawne. Czy to niesienie plotek? O tak. Ale wasza mowa niech będzie tak, tak, nie, nie. A co jest ponadto, pochodzi od złego. Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu bliźniemu. Rozpuszczając plotki oczerniające Błyskawice ze wschodu, pastorzy i starsi w oczywisty sposób łamią Boże przykazania. Wygląda na to, że nie możemy do końca wierzyć temu, co nam mówią. To naprawdę podłe, że pastor Kiao oddał Bożych wiernych w ręce KPH. Czyż nie stał się wspólnikiem szatana? Tak. Ostatnio się zastanawiam. Kościół jest pusty. Brak mu Ducha Świętego. Siostry i bracia są słabi i zniechęceni. Prawda. A duchowni nie prowadzą nas do szukania Bożej woli w Jego Słowie. Nie szukają działania Ducha Świętego. Opór Błyskawicy ze wschodu stał się ich głównym polem działania. Moim zdaniem to poważne pogwałcenie Bożego Słowa. Błyskawicy ze wschodu Biblia nigdzie nie potępia. Robiąc tak, odchodzą od przesłania Biblii, a ich czyny są podłe. Prawda. Tego już za wiele. Widzę,
że nie możemy polegać wyłącznie na ich osądzie. Musimy zbadać błyskawice ze wschodu. Słusznie. Odkryć prawdziwą istotę sprawy. Tak. Sprawdzić, czy rzeczywiście jest ona Bożą manifestacją. Powiedzcie, co o tym myślicie? Już dawno powinniśmy tak właśnie zrobić. Przez kilka ostatnich lat coraz więcej wiernych ją wyznaje. Większość z nich to dobre i posłuszne owieczki, pochodzące z różnych wyznań. Wartościowi ludzie, rozumiejący Biblię. Dla nich przyjęcie błyskawicy ze wschodu to nie taka prosta sprawa. Gdyby nie było w niej działania i wypowiedzi Ducha Świętego, wtedy nie podążałoby za nią tylu dobrych ludzi znających Biblię. W tym tkwi tajemnica. Zdaniem duchownych, ci ludzie zostali zwiedzeni. To nieprawda. Zwiedzeni. To może są ci głupcy, którzy nie mają rozeznania. Ale to niemożliwe, by tyle dobrych owieczek różnych wyznań się myliło. Tak. Moim zdaniem, fakt, że tak wielu wierzących przyjęło błyskawice ze wschodu, to wystarczający dowód, że niesie prawdę i działanie Ducha Świętego. Pełna zgoda. Żadne religie i wyznania nie doświadczają działania Ducha Świętego. A przekonanie i miłość wielu wiernych osłabły. Kościoły opustoszały. Dlaczego tylko błyskawica ze wschodu rozkwita? W obliczu brutalnych prześladowań przez rząd KPH nadal niezachwianie świadczą o Bogu. To możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Tak, słusznie. Tak, słusznie. Weźmy braci i siostry z naszego kościoła, którzy przyjęli błyskawicę ze wschodu. Kiedy ją przyjęli, bardzo się zmienili i mocno wierzą. Ryzykują życiem, by głosić Ewangelię. Jak tego dokonać bez działania Ducha Świętego? Bardzo prawdopodobne, że błyskawica ze wschodu jest od Boga. Tak. Powinniśmy to zbadać i sprawdzić, czy słowa wypowiadane przez Boga Wszechmogącego są prawdziwie głosem Bożym. Tylko tak będziemy jak mądre dziewice i przywitamy powracającego Pana. O co chodzi, Jin-Chin? A, nic takiego. Chodźmy. Halo? Ludzie błyskawicy ze wschodu są u siostry Li. Że co? Znów kradną nam owieczki? To skandal. Obserwuj ich. Będziemy wkrótce. Pastorze Kiao, dzwonimy na policję? Spokojnie. Najpierw jedziemy do siostry Li i obserwujemy. Żeby nie było jak poprzednio. Gdy tam tych ludzi nie złapano, za to zabrano siostry i braci z kościoła. Jak zwykle przewidujący. Chodźmy. Tak. Siostro Dong, siostro Yang, gdy świadczyłyście o słowach i dziełach Boga Wszechmogącego, dostałam wiele rad wspaniałych i dostąpiłam nagród. Dziękujmy Bogu. Dziękujmy Bogu. Nie tylko pojęłam prawdy, których nie znałam przez lata czytania Biblii, Bóg rozwiał też moje wątpliwości i rozwiązał problemy wiary. Moje serce jest oświecone i czuję, że kroczę czystą ścieżką wiary. Tak, dzięki Bogu. Dziękujmy Bogu Wszechmogącemu. Tak. Dziękujmy Bogu. Bracia i siostry, to Boży dar dla nas. Tak, dziękujemy Panu. Tak, tak. Osiągnęłaś to, gdy dzieliłyśmy się słowami Boga Wszechmogącego. O czym to świadczy? To pokazuje, że te słowa są słowami Ducha Świętego. To Boży głos. Zgadzacie się? Tak. Pan Jezus pozostawił wiele niewypowiedzianych słów.
Wtedy ludzie nie mogli ich otrzymać przez niską duchową postawę. Więc Pan Jezus obiecał wrócić w dniach ostatecznych, by poprowadzić ludzi do zrozumienia, jak dojść do pełni prawdy. Tak jak sam Jezus powiedział: mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Teraz Pan Jezus powrócił jako Bóg Wszechmogący w ciele. Tak. Wyraził pełnię prawdy, by oczyścić i zbawić ludzi, odsłaniając sekret Bożego planu zarządzania. Te prawdy to woda życia, która nas karmi. O tak. Tak, to wszystko prawda. Musimy tylko czytać słowa Boga Wszechmogącego, a pojmiemy prawdę i nasze życie zyska pokarm. O tak. Tak. Bracia i siostry, przeczytajmy jeszcze, co mówi Bóg Wszechmogący. Otwórzmy na stronie 1454. Bóg Wszechmogący rzecze. Tym razem Bóg przychodzi, by działać nie w ciele duchowym, lecz w zupełnie zwykłym. Nie tylko jest to ciało wtórnego wcielenia Bożego, jest to też ciało, w którym Bóg powraca. Jest to bardzo zwykłe ciało. Nie dostrzeżesz w nim żadnych różnic względem pozostałych ciał. Ale możesz otrzymać od niego prawdy, których nigdy wcześniej nie słyszałeś. To znikome ciało jest ucieleśnieniem wszystkich słów Bożej prawdy. Jest tym, co dokonuje Bożego dzieła w dniach ostatecznych i wyrazem całego Bożego usposobienia względem człowieka. Czy nie masz wielkiego pragnienia, by zobaczyć Boga w niebie? Czy nie pragniesz mocno zrozumieć Boga w niebie? Czy nie pragniesz usilnie poznać cel ludzkości? On wyjawi ci wszystkie te sekrety, których żaden człowiek nie był w stanie ci przekazać. I On powie ci nawet o prawdach, których nie rozumiesz. On jest twoją bramą do królestwa i twoim przewodnikiem po nowym wieku. Takie zwyczajne ciało kryje w sobie wiele niezgłębionych tajemnic. Jego dzieła mogą być dla ciebie nieodgadnione, ale cel całej jego pracy wystarcza, abyś zobaczył, że nie jest on zwyczajnym ciałem, jak wierzy człowiek. On bowiem reprezentuje wolę Bożą, a także troskę, którą Bóg okazał w stosunku do ludzkości w dniach ostatecznych. Chociaż nie możesz usłyszeć słów, które Bóg mówi, a które zdają się wstrząsać niebiosami oraz ziemią, ani nie możesz zobaczyć Jego oczu, które są niczym gorejące płomienie. I chociaż nie możesz poczuć dyscypliny Jego żelaznego pręta, to możesz usłyszeć w Jego słowach Bożą wściekłość i poznać, że okazuje miłosierdzie rodzajowi ludzkiemu. Możesz ujrzeć sprawiedliwe usposobienie, które ma Bóg, oraz Jego mądrość. A ponadto możesz zdać sobie sprawę z troski i opieki, którą Bóg okazuje całemu rodzajowi ludzkiemu. Praca, którą Bóg wykonuje w dniach ostatnich, ma pozwolić człowiekowi zobaczyć, jak Bóg niebiański żyje pośród ludzi na ziemi. Ma też pozwolić mu na osiągnięcie poznania, posłuszeństwa, szacunku i miłości Bożej. Dlatego powrócił on do ciała po raz drugi. Choć to, co człowiek widzi dzisiaj, to Bóg, który jest taki sam jak człowiek. Bóg, który ma nos i parę oczu, a także niezwykły Bóg. W końcu Bóg pokaże ci, że bez istnienia tego człowieka niebo i ziemia ulegną wielkim zmianom. Bez istnienia tego człowieka niebo pociemnieje, ziemia pogrąży się w chaosie, a cały rodzaj ludzki będzie żył w głodzie i plagach. On pokaże ci, że bez zbawienia wcielonego Boga w dniach ostatnich
Bóg już dawno zniszczyłby rodzaj ludzki w piekle. Bez istnienia tego ciała byłbyś zawsze grzesznikiem nad grzesznikami i martwym ciałem na wieki. Powinieneś wiedzieć, że bez istnienia tego ciała cały rodzaj ludzki stawiłby czoła nieszczęściu, które przyszłoby w sposób nieunikniony. Co więcej, trudne okazałoby się umknięcie przed ostrzejszą Bożą karą, przeznaczoną dla rodzaju ludzkiego w dniach ostatnich. Bracia i siostry, może jeszcze inny fragment. Tak. Kto tam? Jin-Jin, to ja, Wen-Ping. Pastor Kiao, starszy Zhu? Pastorze Kiao, starszy Zhu? Usiądźcie, a porozmawiamy o wszystkim, o czym chcecie rozmawiać. Tak. Siostro Li, jak widzę, to jakieś dziwne sprawy. Wszyscy ostatnio wyczekują powracającego pana. Czekają, by stąpił on na chmurze, byśmy zostali uniesieni i spotkali pana. Nigdy nie przypuszczałem, że zjawi się błyskawica ze wschodu, by świadczyć, że pan powrócił. Jednak nie widzieliśmy zstępującego pana. A wierzący nie zostali pochwyceni. Z kolei wielu wiernych zostało wykradzionych przez błyskawice ze wschodu. Czy zostali pochwyceni do nieba? Szczerze wątpię. Kto by nie wykradał owieczek z kościoła, jest to złem. Musimy chronić nasz kościół. Czy może tylko oni są kościołem, a my już nie? Bracia i siostry, opieramy naszą wiarę na Biblii. Czy to jest złe? Dlaczego nie jesteście mi posłuszni? Sprowadzacie tu ludzi błyskawicy ze wschodu. Przewodzisz braciom i siostrom w słuchaniu kazań o niej. Nie boisz się zwiedzenia i zejścia na złą ścieżkę? Pastorze, starszy Zhu, siądźmy i porozmawiajmy o tym. Tak, usiądź proszę. Z tego, co mówisz, jasno wynika, że się o nas martwisz i boisz się, że zostaniemy zwiedzeni. Ja to rozumiem. Jednakże Biblia nigdy nie zabraniała nam gościć obcych. Pan Jezus nie zabraniał przyjmować ludzi błyskawicy ze wschodu. Tym bardziej nie zabraniał słuchać ich przesłania. Racja. A nawet przepowiedział, że błyskawica będzie świecić ze wschodu na zachód. Amen. Czy badając błyskawicę ze wschodu, nie jesteśmy w zgodzie z Biblią i słowami Pana? Czemu nas ograniczasz? Zabraniasz badania kwestii nadchodzącej ze wschodu błyskawicy. Bo ludzie błyskawicy ze wschodu wykradli z trzutki kilka dobrych owiec? A gdyby Bóg chciał wykraść skarby, czy byłbyś w stanie temu zapobiec? Absolutnie nie. Dlaczego nie badasz Bożej woli w kwestii wykradania owieczek? Czemu z oddaniem nie szukasz i tego nie badasz? Czy to, co robisz, jest w zgodzie z Biblią? A jeśli błyskawica ze wschodu to właściwa droga, przejaw Pana w działaniu, to nie boisz się opierać Panu? Tego nie rozumiem. Pastorze, niezależnie od tego, czy jest to właściwa droga i powrót Pana, możesz być pewien tylko dogłębnie to poznając. Racja. Jeśli ślepo to potępisz, bez zbadania sprawy, to zbyt łatwo piętnujesz prawdę i opierasz się Bogu. Nie boisz się stawiać oporu Bogu w dzikim potępieniu błyskawicy ze wschodu? Nie macie przed nim respektu? Twe słowa i czyny nie mają podstaw, a to niebezpieczne. Dokładnie. My wyznajemy Jezusa Chrystusa, a wy Boga Wszechmogącego.
Nasze drogi są inne. Jakim prawem mnie pouczasz? Macie naprawdę wielki tupet, że bezczelnie wykradacie nasze owieczki. Kto wam pozwolił nauczać u nas? Czy ten ton pasuje do Bożego Słowa? Wierzący to Boże owieczki i nie należą do żadnej osoby. Tak. Jak możesz mówić, że są twoje? Pan powraca, by szukać swych owiec. Gdybyś był wierny Panu, odpowiedzialny za siostry i braci, a usłyszał o powrocie Pana, to sam poprowadziłbyś ich w poszukiwaniu Bożego głosu i w radości z Jego przyjścia. To działanie wiernego i dalekowzrocznego sługi. Racja. A co wy robicie? Czemu powstrzymujecie braci i siostry od poszukiwania prawdziwej drogi? Jak postrzegam twe czyny i słowa? Czy nie przypominają obłudnych faryzeuszy przeciwstawiających się Panu Jezusowi? Czy w ogóle rozumiesz, co czynisz? Powinieneś zapytać w Bożej obecności o swe poczynania. Wierzę w Jezusa Chrystusa w oparciu o Biblię. Nie mogę się mylić. To wy zastanówcie się nad sobą. Czy dla waszych wierzeń są podstawy w Biblii? A ty mnie pouczasz. Kto dał ci prawo? Jak śmiecie go tak napominać? Nie szanujecie pastora? To na pewno zbłądzicie. Przestańcie gadać bzdury. Co by to nie było? Nie wolno wam tu nauczać bez pozwolenia pastora i starszych. Odejdźcie natychmiast, albo policję wzywam. Zaczekaj. Jeśli nie wyjdziecie, wzywam policję. Gdzie wasza cierpliwość, miłość i pokora? Czy Boga cieszy takie zachowanie? Czemu tak ludzi szczujecie? Siostra, macie w ogóle wiarę? Możemy dalej rozmawiać. Odprowadzę was. Mhm. Biblia mówi, że mamy obdarzać innych miłością. Czy przepędzanie ludzi jest w zgodzie z Biblią? Tego zabierz. Siostro Lee, musisz zrozumieć, czemu przegoniliśmy ludzi błyskawicy ze wschodu. Mają bardzo mocne przesłanie. Wielu je słyszy i wyznaje Boga Wszechmogącego, zdradzając Pana. Brakuje ci zrozumienia Biblii. Masz niską duchową postawę. Nie masz rozeznania. Dlatego bardzo łatwo cię zwieść. Działając w taki sposób, chronimy was. Czy nie rozumiecie, jakie są nasze intencje? Pastorze, czy przepędziliście stąd tych ludzi? Bo głoszą dobre i praktyczne przesłanie, a ty boisz się, że mogliby nas zwieść? Wyznajemy Boga prawdziwego, Chrystusa. Opieramy się na Biblii. Czemu wciąż się boisz, że ktoś nas zwiedzie? Racja. Po naszej stronie jest prawda Biblii. Czy słowa człowieka, kimkolwiek by nie był, mogą być ponad prawdę Biblii? Przekaz błyskawicy ze wschodu jest większy niż Biblia. Co to oznacza? To znaczy, że Pan się objawił i teraz działa. Dokładnie. Bo tylko objawiający się Pan może być ponad prawdę Biblii. Tylko Chrystus jest drogą, prawdą, życiem. Amen. Amen. W innym razie, czy ktokolwiek mógłby głosić przekaz ponad prawdę biblijną? Racja. Czemu tego nie szukasz i nie rozważasz? Tak, są sprawy, które już dawno chciałam powiedzieć. Nie ma w ostatnich latach nowego światła w waszych kazaniach. Puste teorie i martwa wiedza. Na okrągło. Bracia i siostry od dawna nie mogą już słuchać. Są zmęczeni brakiem życiowego pokarmu. Ludzie wszędzie są zniechęceni i słabi. Upadają i brak im Bożej obecności. Jako starsi i pastorzy jesteście czytelni, ale gdybyście naprawdę przejmowali się Bożą wolą, to czy nie interesowalibyście się życiem wyznawców? No właśnie. Czy wiecie, jak bardzo bracia i siostry cierpią? Jak brak im nadziei bez życiowego pokarmu, gdy żyją w ciemności? To beznadziejne. W kluczowym czasie powrotu Pana nie przewodzicie wiernym w poszukiwaniu śladów działania Boga? Właśnie. Dlaczego tego nie robicie?
Umiecie się tylko zabarykadować i stawiać mu opór. Tak okazujecie troskę o Bożą wolę? Jakie w ogóle są wasze cele? Naprawdę nie rozumiem. Siostro, jak możesz tak mówić? Nie działam dla waszego dobra? Oczywiście, że tak. Nieważne, jak natchnione jest tamto przesłanie, niekoniecznie jest od Boga. Jeszcze mniej jest Bożą manifestacją. Czy zapomniałaś już przepowiednie Pana Jezusa? Jezus powiedział dawno temu: jeśli wtedy ktoś wam powie: oto tu jest Chrystus, albo jest tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy i będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile można, nawet wybranych. Dziś wszędzie fałszywi Chrystusowie zwodzą ludzi. Musimy więc być bardzo ostrożni z błyskawicą ze wschodu. Albo zwiedzie i nas. W ostatnich dniach poznałam dobrze, kim jesteście, jak działacie. Powiedz nam prawdę. Boisz się, że zostaniemy zwiedzeni, więc powstrzymujesz nas od poszukiwań? Czy to jedyna przyczyna? Wierzymy w Jezusa. Jesteśmy Jego. Będąc pod Jego opieką, jak możemy bać się zwiedzenia? Racja. Pan Jezus powiedział: mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca. To pokazuje, że żadna Boża owca nie może być wyrwana z jego ręki mocą szatana. Racja. Skoro Pan jest z nami, czemu mielibyśmy się bać oszukania przez fałszywych Chrystusów i proroków? Czy nie wierzysz w Jego wszechwładzę? Powstrzymując nas od szukania prawdziwej drogi, działasz w imieniu Pana? Śmiesz twierdzić, że to się Panu podoba? Wasze nastawienie do błyskawicy ze wschodu jest złe, bo jej nie badacie. Nie poznajecie, a ślepo potępiacie. To czasy ostateczne, niebezpieczny okres. Za wszystko odpowiemy przed naszym Panem. Błyskawica ze wschodu ukazuje ludzi najjaśniej. Być może tylko w tej kwestii stanie się jasne, czy zostaniemy pochwyceni, czy odrzuceni. Zachęcam cię, bądź ostrożny w swym działaniu i polegaj na własnym poznaniu. Siostro Li, nie możesz tak mówić. Jeśli wierzymy w Boga, jak możemy wątpić w Jego wszechwładzę? Mamy powody, by trzymać was z dala od błyskawicy ze wschodu. Pomyśl, jeśli to naprawdę Pan powrócił w ciele, czyż pastorzy i starsi by o tym nie wiedzieli? Na pewno by wiedzieli. I ktokolwiek inny musiałby wam o tym świadczyć? Też słyszeliście, że ostatnimi laty wielu dobrych wierzących z różnych kościołów usłyszało przesłanie błyskawicy ze wschodu. Zostali jej wyznawcami i zdradzili Pana. Jako posłuszni słudzy Boga, jakże możemy się temu nie przeciwstawić? Racja. Racja. Gdyby wszyscy podążyli za błyskawicą ze wschodu i zdradzili Pana, jak moglibyśmy odpowiadać przed Panem w chwili Jego przyjścia? Tak czy inaczej, Pan powierzył nam swoje stado. Jesteśmy więc odpowiedzialni za wasze życie i ochronę. Racja. Czy popełniamy błąd, działając w taki sposób? Pastor Kiao ma rację. Siostro Li, przeczytaj. Paweł napisał: dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał, ku łasce Chrystusa, do innej Ewangelii. Lecz choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Amen. Dlatego w naszej wierze musimy trzymać się imienia Pana i Jego ścieżki. Nie możemy iść za inną Ewangelią. Ale co wy robicie? Nie trzymacie się Biblii i imienia Pana, ale wolicie wierzyć w przesłanie błyskawicy ze wschodu.
porzuciliście Pana i staliście się wyznawcami innej Ewangelii. To zdrada wobec Boga i jawna apostazja. Pokutujcie, wyznając winę Bogu, albo będziecie przeklęci. Starszy Zu, cytujesz z Biblii słowa autorstwa Pawła. Te słowa Pawła w wieku łaski były prawdziwe. Ale oto, co Jezus powiedział o oczekiwaniu swego powrotu. O północy zaś rozległ się krzyk. Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Amen. Amen. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Amen. I jeszcze, moje owce słuchają mego głosu i ja je znam, a one idą za mną. Amen. Dlaczego nie mielibyśmy czujnie czekać, jak Jezus przepowiedział, i słuchać Bożego głosu, by powitać Jego powrót? Badając słowa Boga Wszechmogącego, można dostrzec Bożą manifestację i usłyszeć Jego głos. Czyż Bóg by tego nie pochwalał? Jak możesz tak to nazywać? Właśnie. Nie podoba mi się, że nazwaliście to apostazją. Choć nie mam pewności, że błyskawica ze wschodu to manifestacja powracającego Jezusa, to na pewno pochodzi od Boga. Wszystkie słowa Boga Wszechmogącego są prawdą. Tak. To jakby do kościołów mówił Duch Święty. Amen. Zachęcam was, byście zbadali błyskawice ze wschodu. Byście nie grzeszyli, skazując się na potępienie, obrażając Pana. Mamo, jestem już w domu. Cześć, ciocie i wujkowie. Już w domu? Mhm. Po szkole? Tak, po szkole. Pastorze, starszy Zu, córka jest w domu, muszę coś ugotować. Siostro, musicie szczerze się modlić i wyznać swe grzechy. Nie możecie odejść od Bożej drogi w czasie oczekiwania Jego powrotu i zacząć wyznawać inną Ewangelię. Wychodzimy. Nie wyobrażałem sobie, że Lee i reszta będą mówić z taką siłą po kilku dniach poznawania błyskawicy ze wschodu. Chyba długo musieli czytać słowa Boga Wszechmogącego. O ponownym przyjściu Pana mówili z jasnością. Nauczanie błyskawicy ze wschodu jest tak głębokie. Jeśli wszyscy wierni usłyszą to nauczanie, kto będzie słuchał naszych kazań? Zostaniemy odstawieni na boczny tor, co? Możemy stracić wyznawców, co byłoby straszne. Masz rację. Też o tym myślałem. Lee bierze odpowiedzialność za kościół. Kocha swoje siostry i braci. A oni ją podziwiają. Jeśli uwierzy w błyskawice ze wschodu, jeden nawróci dziesiątki, oni setki. Aż wszyscy będą wierzyć w błyskawice ze wschodu. Kościół się rozpadnie. Moim zdaniem musimy zablokować Lee za wszelką cenę. Nie możemy pozwolić na zgłębianie tych nauk. Rozpowszechniamy już publikacje, by chronić przed błyskawicą ze wschodu. Walczymy jak możemy, na podstawie Biblii. Dołożyliśmy wielu starań, ale efektów nie widać. Wygląda na to, że potrzebny nam specjalny plan. A, to przecież siostra Jiang była osobą, która nawróciła Lee. A jej poglądy są efektem opieki ze strony Jiang. Lee zawsze uważała Jiang za rodzica w kwestiach duchowych. Może wskuramy coś, prosząc Jiang o pomoc. Racja. Czemu nie pomyślałem o siostrze Jiang? Siostra Jiang zawsze służyła Panu i ma poważanie wśród wiernych. Lee również ją poważała. Siostra Lee na pewno ją wysłucha. Mm-hmm.
Jin-Chin. Ty i ja służyłyśmy panu ponad 10 lat. 15 lat. Czas leci. Tak. Przeleciało jak mgnienie oka. Jin-Chin, jesteśmy siostrami w panu. Ale wiesz, że przez ten czas traktowałam cię jak własną córkę. Przez te lata służyłyśmy panu, pomimo przeciwności, prześladowania rządu, szyderstwa ludzi ze świata. Przetrwałyśmy to wszystko, ufając panu. Wspominając ten czas, nie było łatwo. Bogu dzięki. Gdy miałam problemy, byłam zniechęcona, upadałam w wierze. Wspierałaś mnie modlitwą. Pomagałaś mi. To właśnie miłość Boża. Bogu niech będą dzięki. Jin-Chin, pastor Kiao mówił, że badasz błyskawice ze wschodu. To prawda? Prawda. Jin-Chin, rząd KPH, pastorzy, starsi potępiają błyskawice ze wschodu. Już to wystarczy, by dowieść, że to raczej nie droga prawdy. Nie myślałam, że będziesz poznawać błyskawice ze wschodu. Czemu nie porozmawiałyśmy o tak poważnej sprawie? Jesteś inteligentna. Jak mogłaś tego nie przejrzeć? Większość pastorów i starszych z kręgów religijnych zgodnie potępia błyskawice ze wschodu. Uważasz, że pastorzy i starsi mylą się? Gdy dowiedziałam się wczoraj, że badasz błyskawice ze wschodu, nie spałam całą noc. Modliłam się do Boga, by dał ci poznanie, byś dostrzegła swą winę i pokutowała przed Panem. Dlatego z rana przybiegłam tu z siostrą Zao. Błądzisz, a ja nie mogę na to patrzeć. Wszystko dobrze? Droga Jiang, masz nadzieję powstrzymać mnie od badania tej nauki, bym nie zbłądziła. Ja rozumiem, jak się czujesz. Błyskawica ze wschodu świadczy o powrocie Pana, ale tego nigdy nie badaliśmy. Przez te wszystkie lata. Podążaliśmy za pastorami, potępiając błyskawice ze wschodu. W ostatnich dniach nie mam spokoju w sercu. Ciągle myślę, czy w niej może działać Duch Święty. Jak inaczej tylu by ją przyjęło? Jeżeli przez nią naprawdę mówi Duch Święty, a my to przyjmiemy, czy to nie jest droga? Dlatego zaczęłam badać błyskawice ze wschodu. Ostatnio słucham świadków Kościoła Boga Wszechmogącego i czytam dużo słów Boga Wszechmogącego. Dzięki temu odkryłam, że te słowa są prawdą. To rozwiązało wiele problemów, jakie miałam w wierze w Boga i życiu. Obnażyło i obaliło wiele koncepcji i wyobrażeń, jakie miałam. I szczerze mnie przekonało. Śmiem twierdzić, że żaden człowiek nie mógłby tego powiedzieć. Tylko wypowiedź Ducha Świętego mogłaby tak działać. Te słowa to głos Pana, to na pewno wiem. A Bóg Wszechmogący to nikt inny, jak powracający Jezus. Siostro Jiang, przeczytaj słowa Boga Wszechmogącego. Sama po tym przyznasz, że one są prawdą. Siostro Jiang, Zao, starszym i pastorom nie można ślepo wierzyć. Nie mogą nas wciąż ograniczać. Inaczej stracimy szansę na pochwycenie, gdy Pan przyjdzie. Jin-Chin, szokuje mnie twe usidlenie. Zostałaś całkiem zwiedziona.
Ty uważasz, że to Boże dzieło, ale czy Jezus zapowiedział, że zmieni swoje imię na Bóg Wszechmogący? Bo w Biblii nie ma tego stwierdzenia. Biblia jasno stwierdza i nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Amen. Opierając się na tym, nie musimy badać błyskawicy ze wschodu, ani czytać słów Boga Wszechmogącego. Mamy słowa Biblii, to wystarczy. Gdy Pan przyjdzie, na pewno będziemy wzięci do Królestwa Niebieskiego. Taką obietnicę dał nam Jezus. Czyżbyś wątpiła? Siostro Jiang. Co mówisz? Siostra Jiang rozumie Biblię. Musimy szukać drogi prawdy w oparciu o Biblię, nie szukając na ślepo. Racja. Siostro Jiang, to co mówisz o poleganiu na imieniu Jezus, to prawda. Mm. Ale to się odnosi do wieku łaski. Gdy Bóg działa we wieku królestwa, ktoś śmie twierdzić, że Jego imię to wciąż Jezus. Bóg nigdy nie powiedział, że Jego imię zawsze będzie brzmieć Jezus. W wieku prawa Boże imię to Jahwe. Ale w wieku łaski imię brzmiało Jezus. To dowodzi, że Boże imię może się zmienić. Księga Objawienia jasno mówi, że Pan będzie miał nowe imię. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem świątyni mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od mego Boga i moje nowe imię. Więc gdy Pan przyjdzie, będzie miał nowe imię. Gdyby Jezus powrócił pod imieniem Jezus, jak miałoby się spełnić to proroctwo? Zgodzisz się? Rozumiesz Biblię lepiej. Przeczytaj ten fragment Księgi Objawienia ponownie. Jinjin, nie zabraniam ci szukać drogi prawdy. Szczerze to nie studiowałam tego proroctwa z Księgi Objawienia i nie rozumiem go. Ale ktoś, kto czytał Biblię przez tyle lat, powinien wiedzieć, że Jezus powiedział na krzyżu: wykonało się. To pokazuje, że dzieło zbawienia jest zakończone. Pan powróci, by wznieść nas wprost do Królestwa Niebieskiego, lecz nie dokona nowego dzieła. Amen. Błyskawica ze wschodu świadczy, że Jezus powrócił i dokonuje sądu w dniach ostatecznych. To wystarczy, by dowieść, że błyskawica ze wschodu nie może być prawdziwą drogą. Jinjin, jak pozwoliłaś tak sobie namącić? Być może to nauczanie jest głębokie, ale nie możemy go słuchać i przyjmować. Wyznaj Panu swoje grzechy. Proś o wybaczenie. Siostro Jiang, gdy Jezus powiedział na krzyżu: wykonało się, nadal nie wiem, nawet teraz, do czego się odnosił. A jednak mogę stwierdzić, że słowa Boga Wszechmogącego są prawdą. A w Jego Kościele działa Duch Święty. Teraz jest kluczowy czas powitania Pana. Szukamy prawdziwej drogi przez szukanie działania Ducha Świętego i słuchanie, co On mówi do kościołów. W ten sposób możemy słyszeć Boży głos i powitać powrót Pana.
Panie, czuję się słaba w środku. Modlę się, byś dał mi pewność i siłę. Uwolnił od ograniczeń uczuć i ciała, bym mogła iść po śladach Twych dzieł. Pastor czy starsi zawsze przeszkadzają w naszych spotkaniach. Wspaniale, że mamy to miejsce. Świetne miejsce na spotkanie. Pastor i Zu nas tu nie znajdą. Racja. A, siostro Dong, siostro Yang? Jin-Chin. Przyszłyście w samą porę. Możecie się z nami czymś podzielić? Tak. Dobrze. Od kiedy badamy dzieło Boga Wszechmogącego, pastor i starszy przeszkadzają nam i ograniczają nas. A najgorsze, że przedstawiają plotki i mylne idee, by powstrzymać nas od przyjęcia prawdziwej drogi. Tak. Jak mogą działać w ten sposób? Właśnie. Przez czas czytania słowa Boga Wszechmogącego wiele pojęliśmy i mamy spostrzeżenia na temat mylnych idei głoszonych przez pastorów i starszych. Rozumienie słów Boga Wszechmogącego jest powierzchowne. Nie mamy wprawy. Ciągle potrzebujemy waszych świadectw. Tak. Dobrze. Miejcie z nami społeczność. Bogu niech będą dzięki. Każdy, kto nie rozumie jakiejś kwestii, może pytać. Właśnie. Szukajmy prawdy w słowach Boga Wszechmogącego. Bardzo dobrze. Siądźcie wszyscy. Dobrze. Musimy słuchać uważnie. Siostro Dong, chcę zadać pierwsze pytanie. Proszę. W Biblii Paweł pisze, dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa do innej Ewangelii, która nie jest inną. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, głosił wam Ewangelię inną, od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Na podstawie tych właśnie słów Pawła, pastor twierdzi, że odchodzimy od imienia Jezusa i od Jego zbawienia na krzyżu ku nowej Ewangelii. To zdrada wobec Boga i apostazja. Mówiąc tak, pastor i starszy mieszają nam w głowach. Czujemy, że coś jest nie tak z tymi słowami, ale cytują nam Biblię, używając słów Pawła. Nie dostrzegamy, gdzie może być błąd. Podyskutujcie z nami o tej sprawie. Siostro Tian, podniosłaś ważną kwestię, niełatwą do rozwikłania. Wiele osób czyta Biblię nie szukając prawdy. Uogólniają bez poznania, niedbale stosują słowa. Więc ludzie łatwo mogą zostać zwiedzeni. Jeśli pastor cytuje Biblię bez kontekstu, to może zmylić szukającego prawdziwej drogi. Racja. Tak. W Biblii Paweł napisał, że jest tylko jedna Ewangelia w wieku łaski. Ewangelia odkupienia przez Pana Jezusa. W dniach ostatecznych, gdy Jezus powróci, nastanie Boże Królestwo, co jest Ewangelią Jego zstąpienia. To Ewangelia wieku Królestwa. Ewangelia wieku łaski i wieku królestwa to różne dzieła na różne epoki. Tak więc, tłumacząc Biblię, trzeba pojąć pewną regułę. Że związanie epoką dotyczy większości Biblii. Co oznacza związanie epoką? Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam. Bóg Jahwe powiedział w wieku prawa. Jahwe jest moje imię na zawsze. I to jest moja pamiątka dla wszystkich pokoleń. To oznacza, że w wieku prawa imię Jahwe nigdy się nie zmieni. W wieku łaski zapis Biblii podaje: i nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. To znaczy, że w wieku łaski imię Pana Jezusa nie zmienia się.
W wieku Królestwa Boże imię znów się zmieniło na Bóg Wszechmogący. Spełnia się proroctwo Księgi Objawienia. Napiszę też na nim imię mego Boga i nazwę miasta mego Boga i moje nowe imię. Amen. Tak, proroctwo Księgi Objawienia jest jasne. Pan będzie miał nowe imię, gdy powróci. Racja. Tak, Bóg przyjmował inne imię w każdej epoce. Tak. Większość Biblii jest osadzona w tle swoich czasów. Więc Paweł napisał: dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa. Do innej Ewangelii, która nie jest inną, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba, głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. To oznacza, w wieku łaski zbawienie można osiągnąć tylko przez wiarę w Pana Jezusa i przyjęcie Jego dzieła odkupienia. Ale w czasie, gdy Paweł to pisał, nie śmiał twierdzić, że gdy Pan wróci, błędem będzie głosić Ewangelię Królestwa. Prawda. Prawda. Ani że inną Ewangelię będą rozgłaszać świadkowie przyjścia Jezusa. To prawda. Paweł wiedział, że gdy Pan przyjdzie, epoka się zmieni? Nie mógł wiedzieć. Paweł był tylko człowiekiem, nie Bogiem. Skąd miałby to wiedzieć? Prawda, racja. Paweł był tylko jednym z apostołów, nie był prorokiem. Skąd wiedział, że w dniach ostatecznych Pan przyniesie Ewangelię zstępującego królestwa? Tak więc, gdy duchowni i starsi używają słów Pawła spisanych w wieku łaski, by potępić dzieło Boga Wszechmogącego, czy nie jest to absurd i pomyłka? Tak. Tak. Czy to nie wyrywanie z kontekstu i zniekształcanie? Tak. Już zrozumiałam. Ta wypowiedź Pawła dotyczy wieku łaski. Tak. Pastor najwyraźniej nie rozumie Biblii. Interpretuje ją przez własne idee. To wprowadza w błąd. Dokładnie. Pastor i starszy używają słów Pawła, by utrudnić nam przyjęcie Ewangelii Królestwa. To podłe. Blokują wejście do Królestwa Niebieskiego. Właśnie. Na tym, co mówią, nie można polegać. Racja. Siostry, ja także mam pytanie. Na spotkaniach w kościele pastor powtarza, że Jezus na krzyżu powiedział: wykonało się. A to dowodzi, że dzieło zbawienia zostało zakończone. Że przez wiarę w Jezusa i wyznanie grzechów mamy przebaczenie. A Pan już dłużej nie będzie w nas widział grzeszników. Przez tę wiarę jesteśmy usprawiedliwieni z łaski. Gdy Pan wróci, wtedy nas przyjmie do Królestwa Niebieskiego. A nie wróci czynić dodatkowe dzieło zbawienia. Wydaje mi się, że tego rozumowania przyjąć się nie da. Racja. W końcu, do czego odnosił się Pan Jezus, gdy powiedział: wykonało się? Właśnie. Czemu Bóg musi wrócić w dniach ostatecznych, by dokonywać dzieła sądu? Wszyscy jeszcze nie mamy co do tego pewności. Możemy o tym porozmawiać? Tak. Prosimy. Tak, też tego nie rozumiem. Pomówmy o tym. Tak. Podzielcie się. Dobrze. Bracia i siostry, gdy Pan Jezus powiedział wykonało się, do czego to odnosił? Zakończone jest dzieło odkupienia, czy też Boże dzieło pełnego zbawienia ludzkości? Czy w tamtych czasach ludzie wiedzieli? Raczej nikt nie wiedział. Tak, tak właśnie jest. Nikt nie śmie stwierdzić, czego te słowa dotyczą. Tak. Jezus powiedział tylko: wykonało się. Nie stwierdził, że chodzi o Boże dzieło zbawienia. Ludzie nigdy naprawdę nie pojmą, czego dotyczą słowa Jezusa: wykonało się. Czemu ktoś śmiałby tłumaczyć to swymi teoriami? Czemu arbitralnie interpretować zdanie wykonało się? To swobodne dopasowywanie teorii do słów Pana Jezusa. Aha. Nie możemy interpretować słów Pana. Racja. Rozważcie to wszyscy. Gdyby Jezus, mówiąc wykonało się, zaznaczał, że dzieło zbawienia ludzi jest zakończone,
to czemu pan prorokował? Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie on, duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy. I oznajmi wam przyszłe rzeczy. W Ewangelii Jana, rozdział 12, wersety 47-48, Jezus powiedział: A jeśli ktoś słucha moich słów, a nie uwierzy, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, żeby sądzić świat, ale żeby zbawić świat. Kto mną gardzi i nie przyjmuje moich słów, ma kogoś, kto go sądzi. Słowo, które ja mówiłem, ono go osądzi w dniu ostatecznym. Amen. Pan Jezus jasno mówi, że powróci, by dokonać dzieła osądzania. W Biblii jest proroctwo. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. Amen. Bracia i siostry, zgodnie z tym, co mówią pastor i starszy, gdyby ukrzyżowanie Pana Jezusa wypełniało dzieło zbawienia ludzkości, jak Jezusa proroctwo, lecz gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, mogłoby zostać wypełnione? Proroctwo powrotu, dzieła prawdy i sądu nie mogłoby się spełnić. Nie racja? Tak. Więc wizja starszego i pastora mija się ze słowami Jezusa i prawdą Bożego działania. Racja. To prawda. Powinniśmy wiedzieć, że dzieło Jezusa to odkupienie ludzkości. Musimy tylko przyjąć Jezusa, wyznawać i żałować przed Nim, a odpuści nam grzechy. Wtedy jesteśmy gotowi, by modlić się do Pana i cieszyć się udzieloną łaską. Mimo naszych grzechów nie jesteśmy już potępieni. To efekt dzieła odkupienia Pana Jezusa. To prawdziwe znaczenie frazy zbawienie przez wiarę, której często używamy. Co oznacza zbawienie przez wiarę? To, co Pan Jezus osiągnął przez swe wielkie dzieło, jasno pokazuje, że to wyłącznie odkupienie było misją Jezusa. Nie było nią sądzenie czy doskonalenie ludzi w dniach ostatecznych. Rozumiecie to wytłumaczenie? Tak, rozumiem. Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki. Bracia i siostry, choć wiara w Jezusa daje odpuszczenie grzechów i unikamy oczywistych grzechów, postępując dobrze, to nie oddzieliliśmy się całkiem od grzechu i nie jesteśmy czyści i zbawieni. Nie. Czy nadal grzeszymy i zdarzają nam się kłamstwa? Tak. Czy wciąż jesteśmy chciwi? Czy wciąż zazdrościmy i nienawidzimy? Tak. Nasze serca są pełne dumy i oszustwa? Tak. Czy wciąż podążamy za trendami świata, za bogactwem, za sławą? Tak, właśnie jest. Niektórzy nawet, oskarżeni przez rząd KPH, winią Boga. Podpisują oświadczenia, wypierając się Boga. Jeśli chodzi o sąd czyniony przez Boga Wszechmogącego, ludzie potępiają Boże działanie w oparciu o własne wyobrażenia. Czy nie jest właśnie tak? Tak jest. Przez naszą wiarę zyskujemy tylko przebaczenie win, ale zostaje w nas szatańska natura i usposobienie. Tak. To jest źródło naszego grzechu i oporu wobec Boga. Jeśli nasza wewnętrzna grzeszna natura nie zostanie pokonana, będziemy wrogami Boga. Tak. Czy takie osoby zasługują na Królestwo Niebieskie? Nie. Biblia mówi: uświęcajcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Amen. List do Hebrajczyków mówi również: i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Tak. Amen. Jeśli wciąż grzeszymy, daleko nam do czystości. Nie możemy wejść do Królestwa Niebieskiego. Racja. Bracia i siostry, teraz powinno być jasne, że mówiąc wykonało się, Jezus miał na myśli tylko odkupienie.
Raczej nie mówił, że całe dzieło zbawienia jest ukończone. Bóg Wszechmogący przyszedł w ciele, w dniach ostatecznych, by dać wyraz prawdzie i sądzić, zaczynając od domu Bożego. To nas do końca oczyści i zbawi. Rozwiąże podstawowy problem uwolnienia ludzi od grzechu, by osiągnęli czystość, zyskali zbawienie i wejście do Królestwa Bożego. Amen. Tak. Bracia i siostry, przeczytajmy słowa Boga Wszechmogącego, byśmy to lepiej zrozumieli. Świetnie. Wszechmogący Bóg rzecze, czy grzesznik taki jak ty, który dopiero co został odkupiony, ale nie został odmieniony, ani udoskonalony przez Boga, może podobać się Bogu? Można zgodnie z prawdą powiedzieć o tobie, który nie porzuciłeś jeszcze swojego starego ja, że zostałeś zbawiony przez Jezusa i że nie zaliczasz się do grzeszników dzięki zbawieniu Bożemu, ale to nie dowodzi, że nie jesteś grzeszny i nie jesteś nieczysty. Jak możesz być święty, jeśli nie zostałeś zmieniony? Wewnątrz jesteś nękany nieczystością, samolubny i podły. Ale nadal chcesz wstąpić z Jezusem. Możesz o tym tylko marzyć. Pominąłeś pewien etap w wierze w Boga. Zostałeś tylko odkupiony, ale nie zostałeś zmieniony. Byś mógł podobać się Bogu, musi On osobiście dokonać w tobie dzieła przemiany i oczyszczenia. Jeśli jesteś tylko odkupiony, nie będziesz mógł osiągnąć świętości. Dlatego nie będziesz mieć udziału w błogosławieństwach Bożych, ponieważ pominąłeś pewien etap w Bożym dziele zarządzania człowiekiem, który jest kluczowym etapem zmiany i doskonalenia. Zatem ty, grzesznik, który właśnie został odkupiony, nie jesteś w stanie bezpośrednio otrzymać dziedzictwa Bożego. Bracia i siostry, przejdźmy do strony 1312. Tak. Siostro Dong, mogłabym czytać? Tak. Bóg Wszechmogący rzecze, musisz wiedzieć, jakich ludzi pragnę. Nieczyści nie mogą wejść do królestwa. Nieczyści nie mogą skalać świętej ziemi. Choć wykonałeś wiele pracy i pracowałeś wiele lat, ostatecznie jeśli nadal jesteś nieprzyzwoicie nieczysty, to niedopuszczalne jest prawem nieba, abyś chciał wejść do mojego królestwa. Od powstania świata do dziś nigdy nie pozwalałem na łatwy dostęp do mojego królestwa tym, którzy żebrzą o moją przychylność. To niebiańska zasada i nikt nie może jej złamać. Chociaż Jezus wykonał wiele pracy wśród ludzi, to jedynie wypełnił dzieło odkupienia całej ludzkości i stał się ofiarą za grzech człowieka. Nie wyzwolił go od całego zepsucia. Pełne uwolnienie człowieka od wpływu szatana wymagało nie tylko przyjęcia przez Jezusa grzechów człowieka jako ofiary, wymagało także od Boga, by wykonał większe dzieło, by całkowicie uwolnić człowieka od jego usposobienia, które zepsuł szatan. I tak, kiedy grzechy człowieka zostały mu przebaczone, Bóg powrócił w ciele, aby wprowadzić człowieka w nową epokę i rozpoczął dzieło kary i sądu, które wynosi człowieka do wyższej rzeczywistości. Wszyscy ci, którzy podporządkują się jego panowaniu, odniosą pożytek z wyższej prawdy oraz otrzymają większe błogosławieństwa. Będą prawdziwie żyć w świetle oraz zyskają prawdę, drogę i życie. Amen. Amen. Tak. Bracia i siostry, jeszcze dwa inne fragmenty słów Boga Wszechmogącego. Tak. Bóg Wszechmogący mówi: zanim człowiek został odkupiony, zostało w niego wszczepionych wiele szatańskich trucizn. Po upływie tysięcy lat szatańskiego zepsucia, człowiek ma już w sobie naturę, która opiera się Bogu. I dlatego, kiedy człowiek zostaje odkupiony,
Jest to nic więcej niż odkupienie. Człowiek jest kupowany za wysoką cenę, ale jego zatruta natura nie zostaje wyeliminowana. W człowieku tak splugawionym musi dokonać się zmiana, zanim będzie godny służyć Bogu. Poprzez to dzieło osądzania i karcenia człowiek zdobędzie pełną wiedzę o swojej nieczystości i zepsutej istocie. A wtedy będzie w stanie całkowicie zmienić i oczyścić się. Tylko tak człowiek może być godny powrotu przed tron Boga. Całe dokonane tego dnia dzieło służy oczyszczeniu człowieka i jego zmianie. Poprzez osądzanie i karcenie słowem oraz uszlachetnianie człowiek może odrzucić swoje zepsucie i stać się czysty. Zamiast uważać ten etap dzieła za zbawienie, celniejszym byłoby nazwanie go dziełem oczyszczenia. Amen. Boku dzięki. Bóg Wszechmogący rzecze. Praca w dniach ostatecznych to rozdzielanie wszystkiego według rodzaju. Zwieńczenie Bożego planu zarządzania. Bo czas się przybliżył i dzień Boży nadszedł. Bóg sprowadza wszystkich, którzy weszli do Jego Królestwa, to znaczy wszystkich tych, którzy byli względem Niego lojalni do końca, aż do ery samego Boga. Jednakże aż do nadejścia ery Boga we własnej osobie. Dzieło Boga nie będzie polegać na obserwowaniu uczynków człowieka czy badaniu jego życia, ale na osądzaniu jego buntu. Bo Bóg będzie oczyszczał wszystkich tych, którzy przychodzą przed Jego tron. Wszyscy ci, którzy podążali śladami Boga aż do dnia dzisiejszego, to ci, którzy przyszli przed Boży tron. A to oznacza, że każda osoba, która przyjmuje Boże dzieło w jego ostatecznej fazie, jest obiektem Bożego oczyszczenia. Innymi słowy, każdy, kto przyjmuje Boże dzieło w jego ostatecznej fazie, jest obiektem Bożego sądu. Dni ostateczne nadeszły. Wszystkie stworzone rzeczy zostaną zebrane według swego rodzaju i podzielone na różne kategorie pod względem swej natury. To jest moment, w którym Bóg objawia cel ludzkości i jej przeznaczenie. Jeśli ludzie nie przejdą karcenia i sądu, nie będzie można odsłonić ich nieposłuszeństwa i niesprawiedliwości. Tylko poprzez karcenie i sąd cel wszystkich stworzeń może być objawiony. Człowiek pokazuje swoją prawdziwą twarz tylko wtedy, kiedy jest skarcony i osądzony. Zło będzie razem ze złem, dobro z dobrem, a cała ludzkość zostanie zebrana według swego rodzaju. Poprzez karcenie i sąd cel wszelkiego stworzenia będzie objawiony, tak aby zło mogło zostać ukarane, dobro wynagrodzone, a wszyscy ludzie znaleźli się pod panowaniem Boga. Całe to dzieło musi zostać osiągnięte poprzez sprawiedliwe karcenie i sąd. Ponieważ zepsucie człowieka osiągnęło szczyt, a jego nieposłuszeństwo stało się nadzwyczaj głębokie, tylko sprawiedliwe Boże usposobienie, które składa się głównie z sądu i karcenia, a objawione jest w dniach ostatecznych, może całkiem zmienić i uczynić człowieka pełnym. Tylko to usposobienie może odkryć zło i dzięki temu srodze ukarać wszystkich niesprawiedliwych. Bóg Wszechmogący rzecze. Istotą Bożego dzieła, kary i sądu jest oczyszczenie ludzkości na dzień ostatecznego odpoczynku. Inaczej cała ludzkość nie będzie w stanie podążać za swym rodzajem ani wejść w odpoczynek. Dzieło to jest dla ludzkości jedyną drogą wejścia w odpoczynek. Tylko dzieło Bożego oczyszczenia oczyści ludzkość z jej nieprawości i tylko jego dzieło kary i sądu wystawi na światło dzienne te nieposłuszeństwa pośród ludzkości, tym samym oddzielając tych, którzy mogą być zbawieni,
od tych, których zbawić nie można, oraz tych, którzy pozostaną, od tych, których już nie będzie. Kiedy jego dzieło dobiegnie końca, ludzie, którzy zostaną, dostąpią oczyszczenia i będą cieszyć się jeszcze cudowniejszym drugim życiem na ziemi, ponieważ wejdą w wyższą sferę człowieczeństwa. Innymi słowy, wejdą w dzień odpoczynku ludzkości i będą żyć razem z Bogiem. Ci, którym nie będzie dane pozostać, zostaną poddani karze i osądowi i zostaną ujawnione ich pierwotne formy. Po tym zostaną zniszczeni i podobnie jak szatan, nie będzie im wolno przetrwać na ziemi. Ludzkość w przyszłości nie będzie już obejmować tego typu ludzi. Ci ludzie nie zasługują na to, by wejść do krainy ostatecznego odpoczynku, ani nie są godni wejścia w dzień odpoczynku, który Bóg będzie dzielić z człowiekiem. Ponieważ są celem kary, niegodziwcami i nie są ludźmi prawymi. Amen. Jego ostateczne dzieło karania zła i nagradzania dobra czyni wyłącznie w celu pełnego oczyszczenia całej ludzkości. By mógł on wprowadzić całkowicie świętą ludzkość do bezkresnego odpoczynku. Ten etap jego dzieła ma kluczowe znaczenie. To ostatni etap całego jego dzieła zarządzania. Amen. Amen. Bogu dzięki. Amen. Amen. Niech będą. Niech będą dzięki. Po przeczytaniu tych słów, jak się czujecie? Wasze serca są oświecone? Tak. Tak. Słowa Boga Wszechmogącego są tak praktyczne. Tak, słuchanie niesie światłość. Bogu dziękuję. Wspaniale. Bóg Wszechmogący bardzo jasno mówi o znaczeniu Jego dzieła w dniach ostatecznych. I to nas upewnia, że Boże dzieło osądzania prowadzi do zbawienia ludzkości. Mhm. 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 Dzieło wykonane przez Jezusa przygotowuje drogę dla dzieła sądu Boga. Na fundamencie odkupienia dokonuje się sąd i oczyszczenie przez Boga Wszechmogącego, całkowicie zbawiając rodzaj ludzki od grzechu i wprowadzając go do Królestwa Bożego. Amen. Wspaniale. Czy działanie Boga nie jest praktyczne? Tak, bardzo praktyczne. Bardzo praktyczne. Jeśli przyjmiemy tylko dzieło odkupienia, a nie przyjmiemy Bożego oczyszczenia i sądu, jak możemy zasłużyć, by wejść do Królestwa Boga? Racja. Wybaczenie grzechów nie oznacza jeszcze świętości. Masz rację. Przebaczenie komuś grzechów nie świadczy o jego poddaniu Bogu. Racja. Teraz trochę lepiej rozumiemy, czemu Bóg musi czynić dzieło sądu. Wiara wymaga też zrozumienia Bożej pracy. To bardzo ważne. Tak. A wielu wierzących wyznaje zbawienie wyłącznie przez wiarę. Wierzą, że wiara w Boga daje odpuszczenie grzechów i rozwiązuje wszystkie problemy, wyznając, że miłosierny Pan odpuści każdy grzech, jaki mogą popełnić. Pochwyci ich wszystkich do Królestwa Niebieskiego, gdy przyjdzie. Zatem odrzucają dzieło sądu Boga Wszechmogącego. Jakiż to problem? Czy rozumieją Boże dzieło? Czy rozumieją prawość Boga? Nie rozumieją. Czy Bóg dopuściłby, by buntownik szatańskiego rodzaju wszedł do jego królestwa? Na pewno nie. Racja. Nie zrobiłby tak. Co by było, gdyby taka osoba weszła do Bożego Królestwa? Rozważmy przykład. Gdyby Izraelici wyznający Jahwe trafili do królestwa, to co by się stało? Nie wiem. Nie rozumiem tego. Nie przyjęliby Pana Jezusa, Boga wcielonego. Wręcz dokładali starań, by potępić Jezusa i przybili Pana Jezusa do krzyża. To szatański rodzaj człowieka. Gdyby weszli do Bożego Królestwa, czy nadal stawialiby opór Bogu? Tak, nadal. Czy by się zbuntowali? Czy uzurpowaliby sobie władzę Pana? Na pewno tak by było. Czemu Pan Jezus nie chodził do synagogi, by nauczać? Ponieważ żydowscy kapłani i uczeni w piśmie, faryzeusze, byli tak źli. Byli zdolni do wszystkiego. To prawda. Wiemy, że gdy Pan Jezus został przez nich schwytany,
Był bity, wyśmiewany i opluwany. Był nawet oddany w ręce rzymskiego rządu na ukrzyżowanie. Tak. Pan Jezus wiedział, że są jak węże, więc nie chodził do synagog. Prawda. Pan Jezus powrócił w dniach ostatecznych. Dlaczego nie naucza w kościołach? Bo wszyscy przywódcy kościołów są niegodziwi. Gdyby Bóg Wszechmogący przyszedł do kościoła, na pewno wezwaliby policję. I na pewno oddali w ręce rządu KPH. Czy nie jest tak? Tak, tak. Czy ośmielamy się chodzić do kościołów i świadczyć o Bogu Wszechmogącym? Nie. Jeżeli świadczysz tam o Nim, pewnie osaczą cię, przeklną, a nawet oddadzą w ręce Służby Bezpieczeństwa Publicznego. Dlatego kościoły dzisiaj są takie same jak synagogi wtedy. To miejsce odrzucenia, oporu i potępienia Boga. Czy nie tak właśnie jest? Tak jest. Tak jest. To prawda. To prawda. To prawda. To prawda. To prawda. To pokazuje rozmiar zepsucia rasy ludzkiej. Mają dość prawdy, brzydzą się nią. Wszyscy odrzucili przyjście Boga i stali się szatańskim rodzajem, przeciwnym Bogu. Gdyby Bóg nie przyszedł w ciele w dniach ostatecznych, by wyrazić prawdę, sądzić i oczyścić, ludzkość zostałaby zniszczona, bo opiera się Bogu. Przyznacie mi rację? Tak, tak, tak właśnie tak, jest. Tak, czy teraz wszyscy już to rozumieją? Tak, tak. Dziękujemy Bogu. Siostro Dong, słysząc Twe słowa teraz, pojęłam, że Pan Jezus tylko odkupił ludzi. A dzieło odkupienia polega na pokucie za ludzki grzech. Wierząc w Pana, mamy tylko przebaczenie grzechów, możliwość modlitwy oraz radości z łaski. Jednak odkupienie nie jest dziełem sądu i oczyszczenia. Więc nadal żyjemy w stanie grzeszenia i wyznawania grzechów. Bóg nie widzi naszych przewin. Jeśli wyznajemy Bogu grzechy, pragniemy pokuty, Bóg będzie nam błogosławił. Wcześniej nie rozumieliśmy praktycznego znaczenia dzieła odkupienia. Myśleliśmy, że dzieło Pana Jezusa to pełne zbawienie ludzkiej rasy, że odkupienie załatwi wszystko. Jak byliśmy głupi. Nie rozumieliśmy Bożych dzieł. Tak. Bóg Wszechmogący przyszedł dokonać sądu i oczyszczenia. Tylko to jest dziełem kompletnego zbawienia. Grzeszna natura i szatańskie usposobienie mogą być oczyszczone tylko przez sąd i naganę. Tak. Teraz mam pewne zrozumienie Bożego dzieła zbawienia. Dziękujmy Bogu. Dziękujmy Bogu. Wspaniale. Dziękujmy. Ta społeczność była wspaniała. Czuję się oświecona. Dzięki Bogu. Teraz rozumiemy, czemu Bóg wyraża prawdę i dokonuje sądu w dniach ostatecznych. Wierząc wyłącznie w Pana Jezusa, ale nie akceptując Bożego sądu i oczyszczenia, możemy wyznawać Pana całe życie i nadal nie odseparować się od grzechu. Będziemy żyć w pętli grzeszenia i wyznawania grzechów, lecz nie zrzucimy kajdan grzechu. Racja. W końcu zostaniemy odrzuceni przez Pana, doznając nieszczęścia i kary. Bóg sam przyjął ludzką postać, by całkiem zbawić ludzi, dać wyraz prawdzie, sądzić ludzi i oczyścić. Usłyszeliśmy głos Boga i zostaliśmy postawieni przed Nim, by doznać sądu i oczyszczenia. To łaskawość Boga. Boża miłość do nas jest tak realna. Amen. Dzięki Bogu Wszechmogącemu. Przyjmuję Wszechmogącego Boga jako mojego Pana i Boga. Amen. Bogu dzięki. Przyrzekam Bogu, że całkowicie akceptuję osąd i napomnienia Bożego Słowa. Amen. Bogu dziękuję. Będę dążyć do prawdy, oczyszczenia i doskonałości, by zostać wypełniona Bożą chwałą i błogosławieństwem. Amen. Dzięki Wszechmogącemu Bogu. Dzięki Wszechmogącemu. Ja też akceptuję. Ja też przyjmuję. Dzięki Wszechmogącemu Bogu. Ja też przyjmuję. Dziękujmy Bogu.
Bracia i siostry, może się razem pomodlimy? Tak. Musicie być zmęczeni. Tam są krzesła, może odpoczniecie. Pastorze Kiao, nie było łatwo wyjść na spacer. Wyglądasz na zmartwionego. Oglądałem filmy Kościoła Boga Wszechmogącego i jestem zaskoczony. Nigdy bym nie przypuszczał, że błyskawica ze wschodu wyprodukowała tyle filmów ewangelizacyjnych i innych materiałów wideo, a wszystkie otwarcie ogłaszają całemu światu słowa Boga Wszechmogącego. Zwłaszcza w filmach ewangelizacyjnych rozważają prawdę z taką głębią. Przekonująco obalają nasz punkt widzenia i argumenty przeciwko nim. Słowa Boga Wszechmogącego są tak potężne. Poza tym plotki, które rozpuściliśmy o błyskawicy ze wschodu, nasze fałszywe świadectwo, oni to wszystko upublicznili. Te filmy mnie przeraziły i zszokowały. Jeśli Bóg Wszechmogący to prawdziwy powrót Jezusa, z pewnością będziemy potępieni przez Pana i ukarani. Teraz, gdy te słowa potępienia Boga Wszechmogącego wyszły na jaw, jak my skończymy? Jaki będzie nasz koniec? Ciężko powiedzieć. Jak mam się nie martwić? Błyskawica ze wschodu rozwija się tak szybko, jak nauczanie Pana Jezusa w Jego czasach. Nic jej nie może zatrzymać. Być może niebawem rozprzestrzeni się na cały świat. Jest teraz duży głód w kręgach religijnych. Wierni nie znajdują tam pokarmu. Mamy niedużą wiedzę biblijną i teologiczną. Powtarzamy wciąż to samo i nikt już nie słucha. Duch Święty nie działa już w kościołach. Nie czujemy, by Pan był z nami. Jakby nas opuścił. Wszyscy wyznawcy zaczną badać błyskawice ze wschodu. Kościół, który starannie budowaliśmy latami, rozpadnie się w jeden dzień. Gdy o tym myślę, skacze mi ciśnienie. Powiem, co czuję. Bóg Wszechmogący to chyba powracający Pan Jezus. Bo błyskawica ze wschodu nie rozwijałaby się tak szybko. Czemu jej nauczanie jest tak głębokie? Nie przez słowa Boga Wszechmogącego, bo trafiają do serc? Ludzie w Kościele Boga Wszechmogącego rozumieją prawdę ze względu na Jego słowa. To pozwala im robić tak dobre filmy. Jeśli to naprawdę drugie przyjście Pana Jezusa, to dla nas duchownych nadszedł koniec. Pastorze Kiao, starszy Zu, martwię się. Jeśli Bóg Wszechmogący to powtórne przyjście Pana, a my będziemy Go potępiać, czy nie jesteśmy jak faryzeusze, którzy opierali się Bogu? Boję się nawet myśleć, jakie mogłyby być konsekwencje. Nie martw się. Opór wobec błyskawicy ze wschodu to główny trend w kościołach.
Tylu znanych duchownych i przywódców nie może się mylić, gdy ją potępiają. Masz rację. Jeśli błądzimy, ta sprawa dotknie nie tylko nas. Będzie dotyczyć wszystkich duchownych. Ponadto Pan jest łaskawy i kochający. Choć nasz opór to może błąd, Bóg nam go przebaczy. Pan nie porzuciłby całego religijnego świadka. Poza tym opieramy się błyskawicy ze wschodu, by chronić Kościół, swój status i utrzymanie. Kto im kazał podkradać nasze owieczki? To nie nasza wina. Gdyby to robił Pan Jezus, pozwolilibyśmy. Ale błyskawica ze wschodu? To nie w porządku. To pokazuje naszą wierność Panu. Masz rację. Całe nasze życie zależy od głoszenia. Gdy wykradną wszystkie owce, kto będzie łożył na kościół? Właśnie. Stracilibyśmy pracę. Kościoły prowadzone przez Li Jingqin mają największy miesięczny wkład. Dochód kościoła zależy głównie od nich. Nie możemy im pozwolić, by odeszli od nas. Bracia i siostry, wszyscy od lat wierzycie w Boga. Powinniście wiedzieć, że Biblia to podstawa chrześcijaństwa. I wszyscy chrześcijanie opierają swą wiarę na niej. Bo wszystko, co Bóg powiedział, jest w Biblii. Poza Biblią nic nie opisuje Jego słów i czynów. Wiara musi opierać się na Biblii. Odejście od niej to herezja. Przez tysiące lat wierzący wyznawali Biblię. Nikt nie śmiał wykraczać poza nią. Błyskawica ze wschodu świadczy, że Pan Jezus powrócił. Wyraził wiele słów i sądzi w dniach ostatecznych. Już to jest odejściem od Biblii. Dlatego większość przywódców religijnych potępia ją jako herezję. Czy to może być pomyłka? Nie możecie trwać w błędzie. Nie traćcie więcej czasu i porzućcie to. Wyznajcie winę Bogu, błagając o wybaczenie. Wszystko, co mówi Bóg Wszechmogący, jest prawdą. Pastor Kiao ma rację. Biblia prawdziwie jest fundamentem wiary. Nie wolno nam od niej odchodzić, jeśli wierzymy w Boga. A wy nawet nie czytacie jej na spotkaniach. Skupiacie się na słowie Boga Wszechmogącego. Dla was słowo ukazuje się w ciele, jest ważniejsza niż Biblia. Odrzucając Biblię, odrzucacie ścieżkę Pana. To zdrada wobec Boga. Być może nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Jaka zdrada? Pastorze Kiao, starszy Zu, mówicie, że wiara w Boga musi opierać się na Biblii. Kontrowersyjny pogląd. Tak, tak. Kto tak powiedział? Jest do tego podstawa? W Biblii, w Bożym Słowie? Biblia powstawała etapami, po zakończeniu etapów Bożego dzieła. Tak. Gdy nie było pism, na czym ludzie opierali wiarę? By być dokładnym, ich wiara opierała się na słowach Boga i działaniu Ducha Świętego. Prawda. Tak, prawda. Prawda. Nie macie racji, twierdząc, że wiara w Boga musi opierać się na Biblii. Gdyby nie słowa Boga i działanie Ducha Świętego, nie mielibyśmy jak wierzyć i jak wejść na właściwą ścieżkę wiary. Jeśli przez lata wiary ktoś nie ma dzieła Ducha Świętego, czy może zyskać Bożą aprobatę? Właśnie. Nie może. Mówisz, że Boże słowa są tylko w Biblii. Odejście od niej to herezja. To też nie jest prawda. To punkt widzenia starszych i pastorów. Czemu zmuszacie nas, byśmy go przyjęli? Właśnie, jak możecie?
Ośmielacie się mówić, że wszystkie Boże słowa i dzieła zapisane są w Biblii? Macie biblijne podstawy, by tak sądzić? Biblia tego nie mówi, ale wszyscy przywódcy Kościoła tak uważają. To nie może być pomyłka. Ośmielasz się twierdzić, że nie mogą być w błędzie? Właśnie. Nikt nie może być tego pewnym. Z całą pewnością? W wieku prawa były księgi prorocze, które nie znalazły się w Biblii. Wiele słów i działań Pana Jezusa w wieku łaski też nie zostało tam zapisanych. Racja. Tak. Tak. Racja. Czy nie tak było? Tak, tak, to prawda. Tak, to prawda. Gdy mówicie, czemu nie opieracie się na faktach? Często mówicie o Biblii. Powinniście wiedzieć, że Pan Jezus powiedział: mam wam jeszcze wiele do powiedzenia. Ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Księga Objawienia mówi też: kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów. Amen. Pan Jezus prorokował, że wróci, aby znów przemawiać. Wy mówicie, że żadnych Jego słów nie ma poza Biblią, a odejście od niej to herezja. Czy to nie odrzuca proroctwa Pana Jezusa i potępia słowa i dzieła Jego przyjścia? Twierdzicie, że skoro słowa wypowiedziane przy powrocie Pana nie są zapisane w Biblii, nie są słowami Boga? Czy opis słów i dzieł drugiego przyjścia Pana wskoczy przed tym do Biblii? Wasz punkt widzenia jest bez sensu. Wcześniej tego nie dostrzegaliśmy i ślepo wierzyliśmy wszystkim diabelskim rzeczom, które mówiliście. Przez to nie szukaliśmy i nie badaliśmy, słysząc o świadectwach ponownego przyjścia Pana i o Jego słowach. Tak. Ilu ludzi straciło szansę na pochwycenie przy powrocie Pana? Z nami prawie tak się stało. Bardzo skrzywdziliście ludzi. Staliśmy się oszukać. Dawniej słuchaliśmy tylko przywódców, nie wiedząc, że nas oszukują. Nie mieliśmy rozeznania. Teraz czytamy słowa Boga Wszechmogącego. Odkryliśmy, że to prawda i że to głos Boga. Tak. To Duch Święty mówiący do kościołów. Księga Słowo ukazuje się w ciele, to Biblia wieku Królestwa. Amen. 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 Nie rozumiem, czemu wciąż potępiacie błyskawice ze wschodu. Używacie tych teorii, żeby nas zwieść i trzymać z dala od przyjęcia Boga Wszechmogącego? Dlaczego tak nienawidzicie Jego dzieł w dniach ostatecznych? Dlatego, że Bóg Wszechmogący wyraża prawdę? A może robicie to z zazdrości, że te słowa dają nam duchowy pokarm? W takim razie też możecie to czytać i cieszyć się pokarmem wody życia. Tak, tak. Czemu nie przyjmiecie prawdy? Ciągle blokujecie nam dostęp do prawdy i poddania się dziełu Bożemu. Mamy opierać się Bożemu dziełu dni ostatecznych, tak jak wy? Doznać kary i trafić do piekła razem z wami? To was uszczęśliwi? Wasze serca stały się złe. Tak, złośliwe. W przeszłości tego nie widziałam. Gdy przyjęliśmy Boga Wszechmogącego, zobaczyłam wasze prawdziwe oblicze. No właśnie. Starszy Zuł, powiedziałeś, że wierząc w Boga Wszechmogącego, nie czytamy Biblii na spotkaniach, że czytamy i dzielimy się tylko Jego słowami, że to odejście od Biblii i zejście z Bożej drogi. Dokładnie. Chciałbym zadać Ci pytanie. Jakie? Gdy Pan Jezus przyszedł, by nas odkupić, Jego uczniowie zbierali się, by omawiać Jego słowa i wypełniać Jego słowa, nie przestrzegając różnych praw i nakazów. Nie czytali Starego Testamentu. Powiedz, czy twoim zdaniem zdradzali Boga? Nie. Oczywiście, że nie. Racja. Nie robili tego. Poddawali się Bożemu dziełu i szli po śladach baranka. Ale faryzeusze widzieli to inaczej. Uważali, że zbierając się, by dzielić się słowami Pana Jezusa, odchodzą od Biblii. Schodzą z Bożej drogi i zdradzają Go. Więc wyrzucili ich z synagogi. Powiedz, nie tak było? To prawda.
Słowa Pana Jezusa jasno nas uczą, jak mamy podchodzić do Pisma. Badajcie Pisma. Sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Amen. Amen. Pan Jezus dawno powiedział, że Pismo zawiera świadectwo. Racja. O Bogu, a nie życie wieczne. Był to tylko zapis dwóch etapów dzieł, wieku prawa i wieku łaski. Racja. Racja. Wierzący, który przestrzega tylko Biblii, a nie przyjmuje faktycznych słów Chrystusa i dzieł Ducha Świętego, nie może zyskać życia. To prawda. W dniach ostatecznych Bóg znów przyszedł w ciele. Bóg Wszechmogący wyraża prawdę, by oczyścić i zbawić ludzkość, by sądzić, zaczynając od domu Bożego. Jego słowa są drogą nieskończonego życia, które Bóg dał człowiekowi. Amen. Amen. Jeśli nie szukasz i nie badasz słów i dzieła Boga Wszechmogącego, a tylko je potępiasz na bazie teorii i wyobraźni oraz uznajesz, że dzielenie się Jego słowem to odejście od Biblii i zejście z Bożej drogi, to gdzie różnica między tym a faryzeuszami, którzy potępiali dzieło i słowa Pana Jezusa? Nie ma jej. Tak, nie ma różnic. Czy nie jesteście jak faryzeusze? Nie myślałem, że będziecie nas tak potępiać. Kilka dni od przyjęcia Boga Wszechmogącego. Przychodzimy życzliwie, by was ocalić. Nie chcecie, to nie. Dla was jesteśmy faryzeuszami? Zawiedliście mnie. Jako sługa Pana jestem odpowiedzialny za was i wasze życie. Nie mogę patrzeć, jak obieracie złą drogę. Chcę was ostrzec. Błyskawica ze wschodu świadczy, że Bóg Wszechmogący to wcielony Chrystus. To niemożliwe. Bo Biblia mówi, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Wierzymy, że jest tylko jeden Chrystus, a jest nim Pan Jezus. Tylko Pan Jezus jest wcielonym Chrystusem, jest Synem Boga. Wasz Bóg Wszechmogący to tylko człowiek. Zostaliście zwiedzeni. Macie tego świadomość? Nie traćcie czasu i porzućcie to. Wciąż jest czas na pokutę. To absolutna prawda. Pan Jezus odkupił całą ludzkość i tylko On jest Chrystusem. Oczekujemy przyjścia Pana Jezusa. Biblia nie mówi, że Pan Jezus wróci jako Bóg Wszechmogący. Błyskawica ze wschodu świadczy, że Bóg Wszechmogący to powracający Pan Jezus. Jak to możliwe? Przywódcy duchowi są zgodni. Wyznajecie zwykłego człowieka. Czy możliwe, że są w błędzie? Gdyby to naprawdę był powracający Pan Jezus, to czy przywódcy i duchowni by go nie przyjęli? Pastor i starszy obaj służą Panu. Rozumieją Biblię. Mają więcej rozeznania od nas. Wierząc w Pana, musimy być posłuszni pastorowi i starszemu, by uniknąć zwiedzenia. To nie jest prawda. Tak. Wierząc powinniśmy słuchać Pana. Pastor i starszy reprezentują Pana. Pastorze, starszy Zu, czy wiara w Boga Wszechmogącego to wiara w zwykłą osobę? Jesteśmy zwiedzeni? Mogę zapytać o biblijną podstawę? Na czym opieracie te słowa? Gdy mówicie w taki sposób, jest mi za was wstyd. Wierzycie tyle lat i objaśnialiście Biblię. Pamiętacie, jak faryzeusze osądzili i potępili Pana Jezusa w tamtym czasie? Również twierdzili, że Jezus był zwykłym człowiekiem. Wyznawców Pana Jezusa przekonywaliby słowami: wierzycie w zwykłego człowieka. Zostaliście zwiedzeni.
Gdy dziś słyszę, jak mówicie takie rzeczy, jesteście jak faryzeusze, nie uznający wcielonego Boga. Na pewno nie rozpoznalibyście Pana Jezusa. Żyjąc w czasach Pana Jezusa, ręka w rękę z faryzeuszami potępilibyście Go. Racja. Czy to, co właśnie powiedziałam, odpowiada faktom? Nasza wiara w Boga Wszechmogącego opiera się na proroctwie Pana Jezusa i prawdzie wyrażonej w dniach ostatecznych. Pan Jezus powiedział: jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Amen. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie i z Synem Człowieczym w Jego dniu. Ale najpierw musi wiele cierpieć i zostać odrzucony przez to pokolenie. O północy zaś rozległ się krzyk: oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Amen. Ukazanie się Boga Wszechmogącego wypełnia te proroctwa. Tak. Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który powrócił. To Chrystus dni ostatecznych. To niezaprzeczalny fakt. Amen. Pastorze Kiao, starszy Zu, potępiając Boże dzieło bez poszukiwania prawdy, nie boicie się, że stawiacie opór Bogu? Faryzeusze służyli Bogu Jahwe przez pokolenia, ale gdy przyszedł Pan Jezus, nie rozpoznali w Nim Chrystusa w ludzkiej postaci. Osądzali, czy to nie syn cieśli? Czy nie pochodzi z Nazaretu? Tak, tak. Tak. Nie akceptowali prawd, które Pan wyrażał. Wściekle sprzeciwiali się Panu Jezusowi. Potępili Go i ukrzyżowali. Przez to odebrali karę i przekleństwo. To są fakty. Na pewno je znacie. Oczywiście, że tak. Na pewno to wiecie. Czytajcie słowa Boga Wszechmogącego. Sprawdźcie, czy to głos Boga i prawdy. Tak, dowiecie się, czy to zwyczajna osoba, czy Bóg. Tak, tak. Tylko tak. Tylko tak. Nie chodźcie uparcie drogą faryzeuszy, opierając się Bogu, byście uniknęli przekleństwa. Racja. Nie róbcie tak jak faryzeuszy. Nie opierajcie się wciąż Bogu, by nie spotkała was Boża kara. Hola, hola. Nie kontynuuj. Czemu ciągle łączysz nas z faryzeuszami? Faryzeusze nie poznali Pana Jezusa i posłali Go na krzyż. Powinni być ukarani i przeklęci. My nie jesteśmy jak faryzeusze. Służymy Bogu. Przeciwstawiamy się błyskawicy ze wschodu, by chronić stado. Wy nas nie rozumiecie. Bóg zna nasze serca. Idziemy. Ech. Niech Pan ma dla was litość. Są strasznie uparci. Pastor i starszy cierpliwie was napominali, żeby was uratować. Z miłości Pana. Nie wiecie, co dla was dobre. Jasne, mówiliśmy o prawdzie. Mogę w to uwierzyć. Pan Yu, ktoś cię szuka? O. Siostro Fang? O, pastor Kyo. Siostro Fang, wysłuchaj mnie chwilkę. Duchowo jesteś jeszcze niedojrzała i łatwo by było zwieść cię herezją czy błędną doktryną. Ja służę Panu prawie 40 lat i mam lepsze zrozumienie niż ty. Gdyby nie było wskazówek i wsparcia duchownych, to co byłoby z twoją wiarą? Rozumiesz Biblię?
Czy nie słuchając nas dostąpisz zbawienia i Królestwa Niebieskiego? Jako słudzy Pana musimy być odpowiedzialni za wasze życia. Mam rację? Daj mi egzemplarz. Słowo ukazuje się w ciele. Rzucę okiem. Sprawdzę to dla ciebie. Pastorze, mówisz, że wiara wymaga posłuszeństwa przywódcom. To nie ma podstaw w Biblii. Pan Jezus nigdy tego nie powiedział. I nigdy nie świadczył, że to starsi i pastorzy wprowadzą wiernych do zbawienia i do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus powiedział: moje owce słuchają mego głosu. Dużo czytałam słowa Boga Wszechmogącego. To głos Boży. Prosicie o egzemplarz, słowo ukazuje się w ciele. Jakie są wasze intencje? Moim zdaniem, po prostu nie chcecie, bym to czytała. Sprawdzicie to dla mnie? Akurat. Nie słyszycie głosu powracającego Pana Jezusa, próbując mnie bronić. To wypełnia proroctwo Pana Jezusa. To są ślepi przewodnicy ślepych. A jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj w dół wpadną. Teraz widzę, kim jesteście. Nienawidzicie prawdy i walczycie z Bogiem. Bóg Wszechmogący mówi tyle prawdy. Nie widzicie ani skrawka. Jawnie się opieracie i potępiacie Go. Kim jesteście, że trzymacie straż w naszym imieniu? Nie macie wstydu. Czemu kontrolujecie i ograniczacie? Mam swoje sprawy. Idę. Siostro Fang, posłuchaj proszę pastora. Siostro Fang! Siostro Tian, posłuchaj chwilkę. Nie wierz w błyskawice ze wschodu. Nie jest za późno na pokutę. Jeśli nadal będziesz ją wyznawać, Kościół cię wykluczy. A wszyscy w Kościele opuszczą cię. Wtedy będzie już za późno, by pokutować. W rezultacie tego skończysz w piekle. Rozważ konsekwencje. Posłuchaj starszego. Starszy Zu, nie rozumiem. Często mówicie o sobie, że jesteście wiernymi sługami Pana. Ale czemu ograniczacie nas w szukaniu prawdziwej drogi? Pan Jezus powrócił. Wyraża prawdę i czyni dzieło sądu. Nie prowadzicie nas do prawdziwej ścieżki. Powstrzymujecie nas? Pamiętacie, jak pojawił się Pan Jezus? A faryzeusze potępiali Pana Jezusa? Jak prześladowali i chwytali uczniów Pana Jezusa? Biblia opisuje to klarownie. Przyjęłam Boga Wszechmogącego, a wy mnie odpychacie, opuszczacie. Dla mnie jesteście współczesnymi faryzeuszami, sługami złego. Ot i prawda. Siostro Guo, ostrzegam cię. Rząd KPH wściekle prześladuje kościoły domowe. Największe prześladowania spadają na błyskawice ze wschodu. Jeśli będziesz ją wyznawać, z pewnością cię aresztują. Tak. Będą torturować. W najgorszym razie zapłacisz życiem. Tak. Porzuć błyskawice ze wschodu. Czy nie szukamy pokoju w wierze w Boga? To błogosławieństwo. Gdy wy duchowni mówicie takie rzeczy, zastanawiam się, czy wy w ogóle wierzycie w Boga. Komunistyczna partia Chin to ateiści. Czy my wierzący możemy mieć spokój w Chinach? Księga Objawienia mówi, bojaźliwi i niewierzący nie mogą wejść do Bożego Królestwa. Czyżbyście nie czytali tych słów? Wygląda na to, że boicie się szatana, ale nie Boga. Wiem, że wspieracie KPH w aresztowaniach wierzących. Oddajecie ich w ręce policji, na tortury. Czy wy nie macie wyrzutów sumienia?
Jak Judasz zdradziliście braci i siostry. Nie boicie się kary Bożej? Siostro Guo, pozwól nam coś powiedzieć. Daremny trud. Tchórze jak wy, kto wam dał prawo, by nam przeszkadzać w przyjęciu prawdziwej drogi? Trzymaj się z dala ode mnie. Ostatnio warunki są naprawdę złe. Musimy być bardzo ostrożni. Bracie Kin, ludzie do pilnowania są umówieni? Są gotowi. Tym razem ustawiłem ich przy wiedzie do wsi. Dobra robota. Dobrze. Wejdźmy do środka. Siostro Dong, siostro Yang. Siostro Li, jak się miewasz? Właśnie. Odkąd ostatnio przyjęliśmy Boga Wszechmogącego, duchowni nas nachodzą. Tak. I ciągle tłumaczą nam Biblię. Obalamy ich argumenty, odrzucamy. Tak. Ale nie odpuszczają. Tak. To jak nękanie. Tak. Tak, nękają nas. To przeszkoda. Pastorzy i starsi są beznadziejni. Wcześniej, kiedy upadaliśmy, nie byli tak gorliwi. Prawda. Teraz, po przyjęciu prawdy, denerwują się. Używają kija i marchewki. Dręczą nas. Nie mamy wytchnienia. Tak. To naprawdę wstrętne. Racja. Racja. To zło w nich nie odpuści, póki nie zaciągną nas do piekła. Nie rozumiem. Pastor i starszy, słudzy Boga, znający Biblię, powinni dostrzec, że Bóg Wszechmogący w swoich słowach wyraża prawdę. Tak. Dlaczego jej nie szukają? Właśnie. Czemu nie szukają prawdy? Czemu nie badają dzieł dni ostatecznych? Zamiast wściekle potępiać i obrażać Boga Wszechmogącego. To niepojęte. Oni dokładają wszelkich starań, by nam przeszkadzać. Ciężko dostrzec, jaka jest tego natura. Tak, tak, tak. Potrzeba nam zrozumienia. Podzielcie się tym z nami. Tak, nie rozumiem tej sprawy. Chcę o tym porozmawiać. Tak, tak, naprawdę. Bracia i siostry, porozmawiajmy o tym. Świetnie. Siądź. Jak pastor może nie martwić się przyjęciem przez was Boga Wszechmogącego? W ich oczach jesteście ich owieczkami. Ktoś was wykradł, co zapewne dla nich było bolesnym ciosem. Więc muszą teraz was uwiązać i usidlić, by przyciągnąć was z powrotem. Wspomnijcie czasy Pana Jezusa. Uczeni w piśmie, kapłani, faryzeusze obrzucali go oszczerstwami, potępiali bez ustanku, a w końcu nawet ukrzyżowali. Tak. Na pewno było wielu Żydów chcących przyjąć Pana Jezusa. Ale dlaczego bali się go przyjmować? Dlaczego bali się iść za nim? Właśnie. Czemu? Myślę, że żydowscy arcykapłani, faryzeusze i uczeni musieli często grozić wyznawcom judaizmu, aby powstrzymać ludzi od przyjęcia Pana Jezusa. Tak. W tamtym czasie żył Nikodem. Czemu widywał się z Panem Jezusem tylko w nocy? To zdecydowanie ma związek z tą sytuacją. Wszystko zostało dokładnie opisane w Biblii. Tak. Niestety, ledwie garstka osób przejrzała faryzeuszy i źródło ich oporu. A jeszcze mniej osób patrzy na pastorów i starszych przez pryzmat tego, jak Pan Jezus oceniał faryzeuszy. Czy nie tak jest? O tak. Bóg Wszechmogący przybył. Obnażył faryzejską istotę oporu przywódców Kościoła wobec Boga. Zobaczmy wideo ze słowami Boga Wszechmogącego. Tak. Czy chcecie wiedzieć, dlaczego tak naprawdę faryzeusze sprzeciwiali się Jezusowi? Czy chcecie poznać istotę faryzeuszy?
Byli oni pełni wyobrażeń na temat Mesjasza. Co więcej, ograniczali się tylko do wiary w przyjście Mesjasza, ale nie szukali prawdy życia. I nawet dzisiaj nadal czekają na Mesjasza, bo nie mają wiedzy o drodze życia i nie wiedzą, czym jest droga prawdy. Jakim sposobem, zapytacie, tak głupi, uparci i nieświadomi ludzie mogliby otrzymać Boże błogosławieństwo? Jak oni mogli postrzegać Mesjasza? Sprzeciwiali się Jezusowi, ponieważ nie znali kierunku działania Ducha Świętego. Nie znali drogi prawdy głoszonej przez Jezusa. A ponadto nie rozumieli Mesjasza, ponieważ nigdy nie widzieli Mesjasza i nie byli w towarzystwie Mesjasza, popełnili błąd. Składając pusty hołd imieniu Mesjasza, a przeciwstawiając się w każdy sposób jego istocie. Faryzeusze ci w swej istocie byli uparci, aroganccy i nie byli posłuszni prawdzie. Zasada ich wiary w Boga była taka: bez względu na to, jak dogłębne jest twoje nauczanie, bez względu na to, jak wysokim autorytetem się cieszysz, nie jesteś Chrystusem, chyba że nazywany jesteś Mesjaszem. Czy te poglądy nie są niedorzeczne i śmieszne? Pytam was jeszcze raz. Czy nie jest wam niezwykle łatwo popełniać błędy dawnych faryzeuszy? Zwłaszcza, że nie rozumiecie Jezusa w najmniejszym stopniu. Czy jesteś w stanie rozeznać drogę prawdy? Czy naprawdę możesz zagwarantować, że nie będziesz sprzeciwiać się Chrystusowi? Czy jesteś w stanie podążać za dziełem Ducha Świętego? Jeśli nie wiesz, czy będziesz sprzeciwiać się Chrystusowi, to mówię, że już żyjesz na krawędzi śmierci. Ci, którzy nie znali Mesjasza, byli w stanie przeciwstawić się Jezusowi, odrzucić Jezusa, zniesławiać Go. Ludzie, którzy nie rozumieją Jezusa, są zdolni do wyparcia się Go i złorzeczenia Mu. Co więcej, są w stanie postrzegać powrót Jezusa jako oszustwo szatana. A jeszcze więcej ludzi potępi powrót Jezusa w ciele. Czy to wszystko nie napawa was lękiem? To, wobec czego stoicie, będzie bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu, rujnowaniem słów Ducha Świętego do kościołów i odtrąceniem wszystkiego, co jest wyrażone przez Jezusa. Co możecie zyskać od Jezusa, jeżeli jesteście tak zdezorientowani? Jak możecie zrozumieć dzieło Jezusa, gdy wróci On do ciała na białym obłoku, jeśli uparcie odmawiacie uznania swoich błędów? Powiadam wam, ludzie, którzy nie akceptują prawdy, a mimo to ślepo czekają na przyjście Jezusa na białych obłokach, z pewnością bluźnią przeciwko Duchowi Świętemu i są oni ludem, który zostanie zniszczony. Bracia i siostry, przeczytajmy jeszcze kilka fragmentów. Tak, tak. Tak. Siostro Dong, mogę ja czytać? Tak. Bóg Wszechmogący rzecze. Ci, którzy czytają Biblię w wielkich kościołach, codziennie recytują Biblię, ale żaden z nich nie rozumie celu Bożego dzieła. Żaden z nich nie umie poznać Boga i ani jeden nie jest w zgodzie z sercem Bożym. Wszyscy są bezwartościowymi, nikczemnymi ludźmi. Każdy z nich się wynosi, by uczyć o Bogu.
Chociaż ostentacyjnie posługują się imieniem Boga, to świadomie sprzeciwiają się Mu. Chociaż nazywają się wierzącymi w Boga, są to ci, którzy jedzą ciało i piją krew ludzką. Wszyscy oni to diabły, które pożerają duszę człowieka. Demony celowo przeszkadzające wchodzącym na właściwą drogę. I kamienie potknięcia utrudniające wędrówkę szukającym Boga. Przecież mają mocne ciało, więc skąd ich naśladowcy mają wiedzieć, że oni są antychrystami, którzy prowadzą człowieka przeciwko Bogu? Skąd mają wiedzieć, że są oni żywymi diabłami, które wyszukują duszę do pożarcia? Tak, to prawda. Bóg Wszechmogący rzecze. Codziennie szukają moich śladów w Biblii. I wyrywkowo znajdują odpowiednie fragmenty, które bez końca odczytują. Nie zważają wcale na moje istnienie, ani na moje działania. Poświęcając raczej ogromną i szczególną uwagę każdemu słowu z Pisma Świętego, a wielu z nich jest nawet przekonanych, że nie powinienem robić niczego, co nie zostało zapowiedziane w Piśmie Świętym. Zbyt wielką wagę przywiązują do Pisma Świętego. Można powiedzieć, że słowa i wyrażenia są dla nich aż tak ważne, że wykorzystują wersety z Biblii do zmierzenia każdego mojego słowa i potępienia mnie. Nie dążą do osiągnięcia zgodności ze mną albo z prawdą. Lecz do zgodności ze słowami zapisanymi w Biblii. Są przekonani, że jeśli coś nie jest zgodne z Biblią, nie może być moim dziełem. Czy ludzie ci nie są sumiennymi potomkami faryzeuszy? Żydowscy faryzeusze wykorzystali prawo mojżeszowe do potępienia Jezusa. Nie szukali oni zgodności z ówczesnym Jezusem, lecz skrupulatnie przestrzegali prawa, aż w końcu przybili niewinnego Jezusa do krzyża, oskarżywszy go o nieprzestrzeganie prawa Starego Testamentu i o to, że nie był Mesjaszem. Kim tak naprawdę byli? Czyż nie jest tak, że nie dążyli oni do zgodności z prawdą? Mieli obsesję na punkcie każdego słowa Pisma Świętego, nie zważając na moją wolę oraz na etapy i metody realizacji mojego dzieła. Nie byli ludźmi poszukującymi prawdy, lecz ludźmi sztywno trzymającymi się słów Pisma Świętego. Nie byli ludźmi wierzącymi w Boga, lecz ludźmi wierzącymi w Biblię. Zasadniczo pilnowali Biblii niczym Cerber. Przeczytajmy inny fragment słowa Boga Wszechmogącego. Siostro Janek, pozwól mi czytać. Dobrze. Bóg Wszechmogący rzecze. Spójrz na przywódców wszystkich wyznań. Są aroganccy, zadufani. Interpretują Biblię bez kontekstu, zgodnie z własną wyobraźnią. W swej pracy polegają na talentach i erudycji. Gdyby nie byli zdolni do nauczania czegokolwiek, czy ci ludzie by za nimi podążali? Ostatecznie posiadają jakąś wiedzę i mają pojęcie o doktrynie, lub wiedzą, jak pozyskać innych i jak stosować sztuczki, aby sprowadzić ludzi przed siebie, po czym oszukać ich. Formalnie ci ludzie wierzą w Boga, lecz tak naprawdę podążają za przywódcami. Jeśli spotkają tych, którzy głoszą prawdziwą drogę, niektórzy z nich powiedzą: musimy się skonsultować z naszym przywódcą. Potrzebują zgody, by wierzyć w Boga. Czy to nie problem? Czym zatem stają się ci liderzy? Czy nie stali się faryzeuszami, fałszywymi pasterzami, antychrystami,
i przeszkodą w przyjęciu przez ludzi prawdziwej drogi? Racja. We wszystkim, co robimy, słuchamy pastora i starszego. To, co mówi Bóg Wszechmogący, to sama prawda. Teraz lepiej rozumiecie, jak faryzeusze opierali się i potępiali Pana Jezusa? Jak duchowni potępiają dzieło Boże w dniach ostatecznych? I jakie tak naprawdę jest źródło ich oporu wobec Boga? Hmm? Rozumiemy to lepiej. Rozumiemy to lepiej. Tak. W wieku łaski Pan Jezus przeklął faryzeuszy i obnażył ich prawdziwy obraz jako hipokrytów. Bóg Wszechmogący przyszedł i ujawnił przeciwne Bogu działania i istotę pastorów i starszych z kręgów religijnych. W dwóch Bożych wcieleniach obnażył istotę ich oporu i hipokryzji. Dlaczego to zrobił w obu przypadkach? Właśnie, czemu? Ponieważ choć niosą sztandar służby Bogu, wcale nie wypełniają Jego słowa i nie przestrzegają przykazań. Z tego powodu nie mają rzeczywistości prawdy, a jeszcze mniej można ich uznać za poddanych Bogu. Trzymają się tylko kilku doktryn, zasad i religijnych zwyczajów. Prawda. Używają talentów, elokwencji, tłumaczą Biblię i teologię, by zwrócić uwagę tylko na siebie, by oddawano im chwałę. To prawda. Z tego powodu Boży wybrani są im posłuszni i zasięgają u nich rady. Właśnie tak. Nawet by poszukiwać prawdziwej drogi, potrzebują zezwolenia. Bez względu na sprawę, zamiast szukać prawdy i modlitwy, zabiegają o poparcie duchownych. Tak, prawda. Będą robić wszystko, co pastor powie. Nie zastanawiają się nawet, czy jego słowa stoją w zgodzie z Biblią i z prawdą. Gdy Bóg wcielony przybył wyrazić prawdę, nie umieją zdecydować, czy mają to badać i słuchać Jego głosu. Przywódcy religijni muszą zdecydować za nich. Oddają swoje życie w ręce pastorów i pozwalają nim zarządzać. O co w tym chodzi? W końcu wierzą w starszych i swojego pastora, czy w Pana Jezusa? To naprawdę zastanawiające. Ci faryzeusze tak naprawdę nie przyprowadzili ludzi przed Boga. Raczej kontrolują ich własną mocą. Tak. Ponieważ wielu wybranych nie ma rozeznania, zostali oni zwiedzeni przez pozory faryzeuszy, pastorów i starszych. Nie rozumiemy prawdy, nie mamy rozeznania. Gdyby Bóg, gdy przyszedł, nie ukazał ich natury nienawiści do prawdy, nikt by nie dostrzegł, że są antychrystami toczącymi dziś z Bogiem bitwę o duszę. To prawda. Przez to wybrani nie mogą uciec przed takim usidleniem. Nie mogą zaakceptować dzieła Bożego i zwrócić się do Boga, by On ich zbawił. Tak, to prawda. W końcu są niszczeni przez te diabelskie sługi. Tak jest. Bóg Wszechmogący całkowicie obnażył istotę i źródło oporu religijnych faryzeuszy. Zerwał z tych hipokrytów ich przebranie, pozwalając dostrzec prawdę o ich buncie wobec Boga pod pozorem służby. Czy Bóg nie ratuje nas od restrykcji religijnych faryzeuszy i szatańskiego wpływu? Dzięki Bogu. Gdyby Bóg tak nie działał, czy wierzący mogliby wrócić do Bożej obecności? Nie mogli. Na pewno nie. Gdyby Bóg nie odkrył prawdy o oporze faryzeuszy względem Niego, czy wierzący mogliby ich zdemaskować? Na pewno nie. Gdyby Bóg nie objawił prawdy o sprzeciwie duchownych w dniach ostatecznych, czy wierzący mogliby uciec od ich usidlenia? Nie mogliby. Nie, pełna racja. To działanie jest więc wyrazem Bożego współczucia i Jego zbawienia. Dzięki Bogu. Bracia i siostry, w religijnych domach uwielbienia większość czci starszych i pastorów. Wierzą, że oni rozumieją Biblię i są pobożni. Są też oddani dla sióstr i braci, pracując dla ich dobra bez ustanku.
Jak więc mogą być faryzeuszami i antychrystami? Tak. Naprawdę. Ciężko powiedzieć, czy są antychrystami, tylko na podstawie ich powierzchowności. Albo ile znoszą dla Pana. Najważniejsze jest jednak ich podejście do pojawienia się Boga. Chrystusa wcielonego i prawd, które On wyraża. Tylko w ten sposób można ujrzeć ich prawdziwą twarz. Podobnie jak dawno temu arcykapłani czy faryzeusze. Byli biegli w wyjaśnianiu pism. Ich fragmenty haftowali na szatach. Na zewnątrz byli oddani. Ale kiedy Pan Jezus przyszedł, to jak Go potraktowali? Pamiętam. Faryzeusze ujrzeli, jak Pan Jezus uzdrawia, ukazując autorytet i moc. Pomówili Go, że posłużył się władcą demonów do wypędzania demonów. Tak było. Tak było. Ponadto pytali Pana Jezusa, czy jest Chrystusem. Gdy On potwierdził, użyli Jego słów, żeby Go oskarżyć. Oddali Go w ręce Rzymian. Woleliby uwolnić złodzieja, byle tylko przybić Go do krzyża. Mm-hmm. Wszystko to prawda. Arcykapłani, faryzeusze i uczeni wiedzieli, że Pan Jezus mówi słowa mocy i autorytetu, a mimo to nie szukali prawdy i nie przyjęli jej. Usilnie trzymali się swych zasad, by z ich pomocą potępić Jego dzieło. Nie zwracali uwagi na to, ile prawdy Pan Jezus wyraził, ilu dokonał cudów. Dopóki nie nazwano Go Mesjaszem, wściekle Go potępiali. Tak. Chcąc przybić Pana Jezusa do krzyża. To wszystko udowadnia, że faryzeusze z natury są antychrystami nienawidzącymi prawdy i Boga. Prawda. W dniach ostatecznych Pan Jezus wrócił. Jako Bóg Wszechmogący, wyrażając prawdę, oczyszczając, sądząc. Dobre owce z różnych wyznań słyszą Jego słowa, rozpoznają je jako głos Boga i zwracają się w Jego stronę. Amen. Duchowni wielu kościołów wiedzą, że słowa Boga Wszechmogącego to prawda. Mają moc i autorytet, ale wcale nie szukają prawdy. Raczej gmatwają słowa Biblii i cytują ją bez kontekstu. Twierdząc, że odstępstwo od Biblii to herezja, a Pan Jezus, który nie zstąpił na obłoku z nieba, to oszustwo. Deklarują, że wieści o nadejściu Boga wcielonego to herezja i kłamstwo. Wściekle szerzą fałszywe plotki i pomówienia, obrażając, atakując, bluźniąc przeciw Bogu. Wszelkimi sposobami powstrzymują ludzi od poszukiwania, sprawiając, że Bożych wybranych omija przyjście Boga. Pastorzy i starsi wiedzą, że te owieczki są Boże, ale nie oddają ich Bogu. Zamiast tego nazywają je swoimi owcami, zamierzając zdominować i kontrolować Bożych wybranych. Czy nie są jak antychryst? Tak. Czy przywódcy religijni nie działają w ten sposób? Tak. A gdy tylko odkryją osobę, która przychodzi do kościoła, by świadczyć i mówić o Bogu Wszechmogącym, biją ją, obrażają, a nawet wzywają policję. Przekazują świadków Boga Wszechmogącego szatańskiemu rządowi Komunistycznej Partii Chin, mając nadzieję, że z nią zatrzymają Boże dzieła w dniach ostatecznych. To prawda. By osiągnąć swój niecny cel, już zawsze kontrolować religię w Chinach. To obnaża istotę ich szatańskiej natury, nienawidzącej prawdy i Boga. Tak, prawda. Tak. Czyż ci pastorzy i starsi nie są bezbożnymi demonami walczącymi o Bożych wybranych? Tak, są. Tak, są. Teraz wyraźnie widzę, że religijni pastorzy i starsi są jak faryzeusze. Są tacy sami. Teraz wiem, to nic więcej niż dyskutowanie biblijnej wiedzy bez wyjaśnień, jak doświadczać Bożego Słowa. Racja. Blokowanie szukających prawdziwej drogi wskazuje, że są przeciwni Bogu. Tak. Racja. Ich zabiegi wcale nie są dla naszego dobra. Ani by pomóc dostać się do Królestwa Niebieskiego. Tak. Raczej dla budowania ich statusu. Tak, masz rację. Zwodzą nas, kontrolują, usidlają. Czy to nie jest rywalizacja z Bogiem o wybranych? Racja. Używając innych słów, można ich nazwać antychrystami. To prawda. Bogu dzięki. Dzisiejsza wspólnota była wspaniała.
dostrzegam dużo więcej. Przez lata wiary w sercach zawsze czciliśmy duchownych. Tak było. Czasem traktowaliśmy pastorów jak własnych rodziców, nie dostrzegając, jak działali. Właśnie. Idąc tak daleko, że poddanie im to było poddanie Panu. Właśnie. Teraz poznajemy, jakie to było głupie. Tak. Tak. Gdyby Bóg Wszechmogący nie wyraził prawdy i nie rozpoczął sądu, odkrywając tę naturę nienawiści do wszelkiej prawdy, pastorów i starszych, nigdy nie wiedzielibyśmy, że są hipokrytami i antychrystami. Racja. Nigdy nie zrzucilibyśmy ich zwiedzenia, sideł i kontroli, by móc wreszcie słyszeć i stanąć przed tronem Boga. Amen. Amen. Tak, Bogu dzięki. Dzięki Bogu Wszechmogącemu za zbawienie. Bogu dzięki. Amen. Amen. Dziękujmy. Wcześniej nie rozumieliśmy, jak z pozoru pobożni pastorzy i starsi, gdy ktoś świadczył o Bogu Wszechmogącym, nagle stawali się okrutni i krzyczeli, tak, jak opętani, a nawet wzywali policję. Byli zdolni do wszystkiego. Dokładnie. Zupełnie tak, jakby szczerze nienawidzili tej osoby. Tak. To niepojęte. Tak. Tak. Teraz rozumiem. Ich opór i potępienie wobec Boga Wszechmogącego i ludzi o Nim świadczących nie ma żadnego związku z ich uczuciami. Tak. Tak. Z jednej strony to dlatego, że brzydzą się prawdą i nienawidzą jej. Odrzucają wcielonego Boga. Tak, tak. Z drugiej chodzi o ich pozycję i kontrolę nad Bożymi wybranymi. To nie. Wierzą, że ktokolwiek świadczy i mówi o Bogu wcielonym, skradnie im parafian i ich miskę z ryżem. Prawda. Prawda. Więc użyją wszystkich środków, by potępić Boga Wszechmogącego, tak, i powstrzymać ludzi przed przyjęciem, tak, Go. Są podstępni i złośliwi. Tak, podstępni. Podstępni. Nie wejdą do Królestwa Niebieskiego i przeszkodzą w tym nam. Pójdą do piekła, a nas wezmą ze sobą. Tak. To żywe duchy, które pożerają ludzkie dusze. Tak, to żywe upiory. Musimy ich całkowicie porzucić i przekląć. Tak. Tylko to uraduje Boga. Amen. Amen. Tak, tak. Musimy ich porzucić i przekląć. Dziękujmy. Bóg wzywa nas do ucieczki z szatańskiego Babilonu. Amen. 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 On zabiera nas od religii, byśmy przyjęli prawdziwą drogę. Wrócili przed Jego tron. Amen. Amen. Dziękujemy Bogu. To miłość Boża. Dzięki Bogu Wszechmogącemu. Dzięki Bogu Wszechmogącemu. Do widzenia. Do widzenia. Wyjdźmy. Tak, razem. Odprowadzę. Chodźmy. Ten dzień przyniósł świetne. Chodźcie. Siostro Jan, siostro Lin. Siostro Guo, szybciej. Wspaniałe spotkanie. Siostro Lin, siostro Song. Po co przyszliście? Nie chcę was tu. Idźcie sobie. Przychodzimy raz po raz, by cię ratować. Prawdę mówiąc, nie chcę cię przekonywać. Nie musisz. Czy możesz mnie zbawić? Nie możecie zbawić siebie, a innych chcecie zbawiać? Czemu tak mówisz? Jesteś moją owieczką. Zgubiłaś się. Miałem cię nie szukać? Dokładnie. Co? Kto jest twoją owieczką? Należymy do Pana. Nie masz wstydu, hipokryto. Właśnie. On ma rację. Jestem sługą Pana, nadzorcą. Pan powierzył mi to stado. Muszę być za nie odpowiedzialny. Jesteś odpowiedzialny za nas? Pan się zamanifestował i przemówił. Czemu nie pozwalasz nam tego szukać i badać? Czemu nie pozwalasz nam iść za głosem Bożym?
To odpowiedzialność? Tamujesz nam przyjęcie prawdziwej drogi i wejście do Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek robię, to dla waszego dobra. Oczekujemy przyjścia pana na obłoku. Czy mogę was porzucić? Właśnie. Gwarantuję. Jeśli za mną pójdziesz, wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Co ty na to? Pastor Kiao ma rację. Li, słuchając błyskawicy ze wschodu, zapomniałaś o starszym i pastorze. Przyjmując błyskawicę ze wschodu, nadal musisz kochać. A odrzuciłaś pastora i starszego. Komu oni teraz będą głosić? Komu posługiwać? Czemu nie obchodzi was, jak to odbierają? Ciągle nam się naprzykrzacie. Jaka jest wasza intencja i cel? Myślicie, że nie wiemy? Boicie się, że odejdziemy i nie będzie komu was utrzymywać. Wasza pozycja i dochody są zagrożone. Mam rację? Teraz w pełni widzimy waszą prawdziwą naturę. Jesteście niegodziwymi sługami i antychrystami, od co? Racja. Iść z wami w wierze? Dzięki temu możemy tylko trafić do piekła. Tylko Bóg jest źródłem życia. Tylko On może je karmić. Tylko przyjmując prawdę wyrażoną przez Boga Wszechmogącego, można zyskać żywot wieczny. Amen. Amen. Mówię wam to oficjalnie, że tylko Bóg jest miłością. Amen. Wy, przywódcy, hipokryci, nie macie miłości. Zbawi nas tylko Bóg Wszechmogący. Amen. I do Królestwa wprowadzi nas tylko On. Amen. Tylko Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Amen. Chcemy iść za Bogiem Wszechmogącym. Tak. A Ty zostaw nas w spokoju. Jeśli znów się wymieszasz, przeklniemy Cię. Tak, nie zajmuj się naszymi sprawami. Tak, tak. Zajmij się swoimi. Wy wszyscy... Proszę, odejdź w tej chwili. Nie chcemy Cię tu. Dzięki Bogu. Dziękujemy Bogu. W końcu nie jesteśmy już pod ich kontrolą. W Bożym świetle ludzie znów widzą światło. W Bożym słowie radość znajdują. Ze wschodu zmierza Bóg, a światłość Jego chwały obejmuje każdy naród i rozprasza ciemność. Życie z Bogiem w Królestwie.